Halo, halo, czy mnie słychać? I teraz, czy mnie widać? Proszę, dajcie znać, jeżeli ktoś jest z nami. Gabrysia pisze. Słychać i czy widać? Słychać i widać. Cudownie, Gabrysia. Kasiu, daj mi proszę informację zwrotną. Ania. Też słychać dobrze, słychać. A widać Kasia, czy widzisz również? W tej chwili powinien być widoczna prezentacja, czyli słychać, widać, super. Ja rozumiem, że to, co przed chwilą powiedziałam, nie pojawiło się, prawda, i było niewidoczne, więc na spokojnie, jeszcze raz witam, kto się pojawił na nowo. Super, Kasia, bardzo się cieszę. Słuchajcie, to jeszcze raz szybciutko kontrolne pytanie. Czy macie tablety? Widzę, jedna osoba, Kasia, zalogowała się z Androida, czyli jest tablet. Trzy osoby działają na komputerze. Pytanie, czy macie przy sobie tablety? No dobrze byłoby, gdyby były, a jeżeli nie, to tak jak mówiłam wcześniej, ale można było mnie nie słyszeć. Gabrysia, fajnie. Jeżeli ktoś nie ma tabletu, nie wiem, z różne sytuacje się zdarzają, zostawiłyśmy w szkole albo, nie wiem, rozładowany, to fajnie jest mieć pod ręką komórkę i robić zdjęcia z tych projektów, które gdzieś się tutaj u mnie pojawią. Tak, żeby mieć gotowe do wykorzystania z dzieciakami. Nie wiem, czy jeszcze w tym roku, ale może w przyszłym. I teraz drugie pytanie. Jeżeli macie tablet, to myślę, że aplikacja Blockly jest u Was na pewno zainstalowana. Teraz przełączę się na ekran. I teraz zobaczcie, tak wygląda aplikacja Blockly. Ja jeszcze raz Wam pokażę, jak ona wygląda. No, malutki, nie uciekaj. O, to jest ta aplikacja. Jeżeli wyłączę tego mojego na razie, bo wariuję, to jest aplikacja Blockly. Jeżeli macie tą aplikację, to fajnie, żebyście otworzyły. W tej aplikacji jest o tyle fajnie, że możecie konstruować skrypty razem ze mną, a nie będziecie je musiały testować. To znaczy, bez podpięcia robotu możecie skonstruować skrypt i zapisać go w programie. Czyli mieć takiego gotowca, a potem tylko podłączyć robota. Jeżeli ktoś nie ma tej aplikacji Blockly z Wondera, to fajnie byłoby ściągnąć sobie ze sklepu Play. I drugie pytanie raz jeszcze zapytam. Czy ktoś z Was ma w domu robota przy sobie, żeby móc testować to razem ze mną? Dajcie znać, proszę. Jeżeli mnie dalej słychać i widać, to jeszcze jedna uwaga. Gdyby się coś działo technicznie, rwanie, przerywanie, zacinanie się, brak tego, co nie słyszycie mnie, nie widzicie, to zaraz proszę piszcie na czacie. Ja tutaj mam podgląd i staram się go na bieżąco śledzić. I będę się starała co jakiś czas w tej sytuacji odświeżać, dobrze? Bo brak reakcji z Waszej strony. Jakby nie, może mnie niepokoić, czy na pewno mnie słychać i widać. Okej, Kasia, aplikacja, no to bardzo fajnie. Myślę, że z Blockly spokojnie możesz robić razem ze mną. Inne aplikacje będą się, chociaż nie, Blockly nie będzie chciała chyba robota, ale jeszcze chcę skorzystać z Wondera, ale tam tylko króciutki projekt, co najwyżej zrobisz zdjęcie. No dobra, no to dziewczyny, w takim razie, czy ja mogę dalej? Uruchamiamy aplikację Blockly. Jeżeli okaże się, że jest za szybko, że mam poczekać, to proszę również piszcie na czacie. Ja się oczywiście dostosuję do Was, do Waszego tempa pracy. Wiadomo, że po Waszej stronie również możecie mieć jakieś problemy techniczne, typu aplikacja się zawiesiła. Zresztą u mnie tak samo się może zdarzyć. No i wtedy wiadomo, że będziemy musieli chwilkę na kogoś poczekać. Ale proszę piszcie i dajcie mi znać, żebym wiedziała, że coś takiego się dzieje.
Dobrze. No to skoro mnie widać i słychać, to ja jeszcze raz uruchamiam robocika. No, dobra, cichutko, nie kręć mi się. Podłączę go. Tak, jak się ucieszył. O matko. Mam masaż przy okazji. No już przestań. Zawsze wariuję. No już. Dobra. To ja cię tutaj uruchomię. Nic z tego. Muszę go wyłączyć na chwilę. Wariacik. Już jeszcze raz. Tylko powolutku. Dobrze. Muszę go trzymać. No cześć. Muszę go trzymać, bo inaczej mi zjedzie. Jeszcze raz próbujemy się podłączyć. Ok, mamy moją Milkę, podłączam i mnie uczniowie nadali. No dobrze, wariat szaleje. Dobra, chyba go położę na chwilę na podłodze. Słuchajcie, będę się pojawiać i znikać, bo będę go również na podłodze testować. Ok, to jeszcze raz zaczynam prostym projektem. Aha, no to może jeszcze od począteczku, dobrze? Słuchajcie, trzy kreseczki w lewym górnym rogu i tu mamy do wyboru samouczek, puzzle, moje gotowe projekty, a mnie interesuje teraz nowy, czyli Create New. I z tych wszystkich interesuje mnie pusty, czyli blank. I na dole klikam Create. I teraz mam pusty projekt. Nie wiem, jak bardzo pracowałyście już w Blockly i czy znacie ten program, ale postaram się jeszcze kilka takich informacji bardzo istotnych, dobrze? Jeżeli się będę powtarzać z jakimś trenerem, to wybaczcie, ale myślę, że to jest ważne. Być może nie pracowaliście akurat z dzieciakami w Blockly. Słuchajcie. Przy uruchomieniu zawsze w Blockly jest jeden bloczek. When Start. No, jest to aplikacja, która niestety, znaczy niestety, no jest dedykowana w języku angielskim, ale dzieciaki bardzo szybciutko łykają te słowa forward, czyli do przodu, backward, czyli do tyłu. Jeżeli ktoś uczy angielskiego, to przepraszam za moje szczępienie języka. Staram się jak mogę, ale wiem, że moja wymowa może być nie do końca poprawna. Dlatego myślę, że nie jest przeszkodą ten angielski tutaj dla dzieciaków. Zresztą my będziemy używać bloczki właśnie na takim poziomie, że spokojnie dadzą radę w 1-3. To jeszcze tak przy okazji zapytam, jak mnie słyszycie, to dajcie mi również informacje, w jakich klasach wy teraz uczycie, albo inaczej, jakie klasy będą od września, dobra? Jakie macie plany od września, w jakich klasach? No bo teraz to już finiszujemy. Natomiast jeżeli w przyszłym roku będziecie mieć odpowiednie klasy, to mnie też będzie łatwiej mówić do Was, jakby dedykując to właśnie dla poszczególnego poziomu. Więc jeżeli jesteście, to dajcie znać proszę, w jakich klasach będziecie uczyć. Ania, w 1-3, ale który poziom będzie w przyszłym roku? Konkretnie, która to będzie trzecia klasa? No to spokojnie, Kasia, nie będzie problemu, mam nadzieję. Okej, fajnie by było, gdybym jeszcze miała informację, czy w ogóle tą aplikację Blockly ruszałyście same albo z dzieciakami. Jeżeli tylko na szkoleniu się pojawiła, to uznajmy jakby, że nie była testowana. To też mi troszkę ułatwi komunikację. Tylko na szkoleniu, Kasia. Dobra, no to ja już wiem, słuchajcie, ja mam informację zwrotną, czyli będę krok po kroczku na spokojnie. No dobrze, no to słuchajcie, jeżeli mam nowy projekt, to bloczek When Start będzie zawsze. Popatrzcie, te bloczki można usuwać. Jeżeli chwycę bloczek, to pojawi mi się kosz na dole. I teraz popatrzcie, jak próbuję przesunąć to do kosza, ten bloczek nigdy mi się nie usunie. On zawsze tutaj będzie. On może sobie stać nawet, do niego nie muszą być podpięte bloczki, ale on tutaj zawsze będzie.
Gabrysia w klasach pierwszych. No myślę, że takie podstawy z Blokli również jak najbardziej dla klasy pierwszej się będą nadawały. Dobrze. No to idziemy sobie po kolei. Stworzymy sobie malutki projekcik i ja zaraz pokażę, jak zapisać ten projekcik, żeby właśnie był na waszych tabletach już. Słuchajcie, tutaj są kategorie. No, niektóre są bardzo łatwe do odczytania. Start, czyli coś, co się zaczyna. Drive, jedziemy. Sound, czyli dźwięki. Animation, czyli animacje. I tutaj w te kategorie będziemy wchodzić. Zacznijmy od startu. I w starcie mamy pierwszy bloczek. When dash to button. Przeciągamy ten boczek obok. Przy okazji zwróćcie uwagę, że bloczek od góry nie ma żadnej wypustki. To znaczy, że ja nie mogę podpiąć tych dwóch bloczków. Widzicie? Nie wiem, czy działałyście już w Scratchu. Magda. Magda, czyli rozumiesz, że będziesz zasilała potem dzielnie szeregi. Rozumiem, ale będziesz zasilała szeregi i będziesz testowała to, rozumie, na swojej pocieżce, jeżeli to będzie rok macierzyńskiego. Gratuluję i życzę szczęśliwego rozwiązania, bo rozumiesz, że jesteś przed rozwiązaniem, także fantastycznie. Zawsze można nagrać, bawić się nagraniami na robota i niech robot mówi za miesiąc. To ja trzymam gorąco kciuki. Fajnie, cieplutko, więc myślę, że pociecha będzie się wygrzewać. Super. Ale tak się zawsze rozczulam. Moje dzieci już 8-10 lat, ale zawsze się rozczulam, bo takie malutkie są kochane, a potem to już coraz gorzej. Dobra, to wracam do tematu, przepraszam. Dobrze. Super. Słuchajcie, dobrze, no to popatrzcie. When dash, top button. I wszystkie te takie miejsca jaśniejsze mogę kliknąć sobie, czyli klikam na top button. I tutaj, jak widzicie, mam różne opcje. Ja już sobie wezmę mojego dasha, bo on się uspokoił. I zobaczcie, że mamy oczywiście przyciski, ale dzisiaj to, co nas najbardziej interesuje, to jest tak: wykrywanie przedmiotu przed, wykrywanie przedmiotu z lewej strony, wykrywanie przedmiotu z prawej strony, chociaż, tak jak wspominałam wcześniej, prawa i lewa, a wykrywanie przedmiotu z przodu, to są takie minimalne różnice, że tak naprawdę wykrywanie przedmiotów z przodu wszystko właściwie Wam załatwi. Idziemy dalej. Wykrywanie z tyłu. I jeszcze to, z czego skorzystamy w dzisiejszym labiryncie, to będzie wykrywanie robota Dota, małego. No dobra, no to testujemy. Zacznijmy od wykrywania z przodu, czyli nie potrafię tego nigdy przeczytać. Chodzi o front, czyli o przód. Zatwierdzam na dole strzałeczką. I teraz, kiedy dasz, wykryje, że z przodu jest jakiś przedmiot, to my go przetestujemy szybciutko na światłach. Czyli wybieramy sobie światła, light. I tutaj all light, czyli wszystkie światła. To znaczy, że jest informacja, że kiedy wykryje przedmiot z przodu, zapalą się wszystkie czerwone światła. No to uruchamiam na dole tutaj, w lewym dolnym rogu. Świeci mi się na fioletowo. Biorę moją pomoc naukową, czyli książkę. I teraz mam nadzieję, że dobrze widać. Będę zbliżać książkę i zobaczcie, z jakiej odległości wykryje mi przedmiot. Jest, popatrzcie. To nie jest dużo. To nie jest nawet całe 10 centymetrów, tak bym oszacowała. No dobrze. Muszę zatrzymać teraz program, żeby przestał działać. Czyli znowu lewy dolny róg, to czerwone pole. Zatrzymuję. Ok, więc to jest jakby pierwsza metoda, kiedy możemy wykrywać przedmioty. Zobaczmy jeszcze, w której kategorii może się to nam przydać. Drive nie. Look nie. Już. O, control. Słuchajcie, wchodzimy w żółtą kategorię control. I tutaj są bardzo ważne klocki.
pierwszy, czy drugi klocek z tego rzędu klocków. Wait for, czyli czekaj aż, dasz. No i znowu możemy, popatrzcie, klikając, wybrać opcję, kiedy dasz, znajdzie coś do przodu, czyli kiedy wykryje coś, co jest z przodu. Czyli będę czekać tak długo, aż dasz wykryje coś z przodu. I teraz tak, to mogę sobie tutaj, popatrzcie, odpiąć i wyrzucić. To mi nie przeszkadza na razie. A teraz ten nasz żółty bloczek będę łączyła, on już ma wypustki, będę łączyła z tym when start, czyli kiedy uruchomię, będę czekał, kiedy dasz wykryje mi z przodu jakiś obraz i może tym razem przećwiczmy sobie look. Albo sound, o, sound. I niech będzie zwierzak i niech będzie, nie wiem, mamy tutaj konia, a niech będzie kot. Proszę, kociak. Czyli kiedy uruchomię, będzie czekał, aż wykryje mi przedmiot z przodu i zamiałczy jak kot. No to uwaga, uruchamiam. Nic się nie dzieje. Popatrzcie przy okazji, że przy wait pojawiła się zielona strzałka. To jest informacja, który bloczek teraz działa. No to dobra, mamy książkę i się zbliżamy. A, widzicie? Jest. Super. No, popatrzcie, teraz już nie zadziała, bo zadziała to tylko raz. Ale zatrzymam i zróbmy tak. Coś mi mówi, że nie. I zróbmy tak, żeby to działało za każdym razem, kiedy moja książka się będzie zbliżała, dobra? I to będzie nasz prosty projekt. Może to when dash, on się tutaj rzuca o bloczek, więc usunę go również, zostawię tylko te trzy bloczki. I chcę, żeby się to działo cały czas. Czyli uwaga, wchodzę w kontrolę. Ta żółta kategoria jest bardzo, bardzo potrzebna i przydatna. I tutaj mamy taki bloczek po środku, repeat forever. Powtarzaj cały czas. I teraz mam nadzieję, że już coś z Scratchu przerabiałyście na komputerze, bo to jest metoda łączenia bloczków bardzo podobna. I teraz zobaczcie, chwytam te dwa, wrzucam do środeczka, przypinam i teraz zasada działania jest następująca. Zawsze czekam, aż dasz wykryje obiekt z przodu i zamiałczy. No to przetestujmy. Dobra. Jest, dwa razy, bo dość późno odłożyłam książkę i teraz popatrzcie, nie wyłączyłam go. Jest, widzicie, znowu czeka. Super, czyli to cały czas repeat forever. Zatrzymuję i teraz słuchajcie, nauczymy się zapisywać ten projekt. Tutaj na górze mamy, czekajcie, żebym nie pomyliła, ten plusik jest. Plusik. Koło tych kreseczek jest taki symbol. I teraz projekt name, czyli mogę nadać sobie tutaj imię mojego projektu. Nazwę to kot. Kot. OK. No i zatwierdzam, zapisuję. I teraz zobaczcie, wejdę sobie w trzy kreski, wejdę sobie w moje projekty, popatrzcie, mam kota. I kiedy następnym razem uruchomię aplikację, będę mogła z tego poziomu otworzyć mój projekt, a jeżeli będę miała tego tutaj za dużo, mogę go również skasować, używając kosza. Nie kasuję, bo mnie interesuje ten projekt i chcę, żeby mi został. Czyli to zostaje w tym momencie. Dobra, jeżeli jesteście dziewczyny, macie, dajcie znać. Świetnie, Gabrysia, ok. Mam nadzieję, że, bo ja nie widzę teraz podglądu, jak mam pulpit uruchomiony. Mam nadzieję, że dobrze było widać robota i mój test z książką. No dobrze, no to sprawdźmy, co my jeszcze mamy. I co możemy wykorzystać z puli tego wykrywania? Wejdźmy w kontrolę, bo to tutaj się znajdują te miejsca. Świetnie. I teraz tak, trzeci bloczek.
Jest. Repeat until, czyli powtarzaj tak długo, dopóki dasz, nie wykryje, a niech będzie teraz z tyłu przedmiotu. Czyli robimy coś tak długo, aż nie pojawi się nam przedmiot z tyłu. No, myślę, że może trochę zwariujemy z tymi dźwiękami, ale niech będzie, będzie słyszalne dla Was. Czyli będzie mi powtarzał, powinien mi powtarzać, to odpinam. Mogę nawet, a właściwie to mogę wyrzucić. To teraz będzie mi, ma mi powtarzać miauczenie kota tak długo, dopóki nie przyłożę książki do tyłu. No to sprawdźmy. Tak działa. Teraz przykładam książkę. Widzicie? Zatrzymał mi program. Przyłożyłam, wykrył. Kasia, wyrzuca cię co chwilę. Dajcie mi proszę znać, reszta osób, dajcie mi proszę znać, czy u Was słychać i widać, bo w tym momencie zdiagnozujemy, czy jest to problem po mojej stronie, czy jednak może coś z internetem, Kasiu, u Ciebie, bo to trudno wyczuć. Ja jeszcze raz sprawdzę sobie moje parametry. Tutaj u mnie widać, słychać. Gabrysia mówi widać i słychać. Rozumiem, że nie przerywa. Kasia, myślę, że to nie są jakieś burze, które być może miały przechodzić. Mam nadzieję, że dość wolno robię i obraz będzie widoczny. Gdyby jednak przerwało albo było gorzej, to bardzo proszę pisz. Dobrze, słuchajcie, mamy już drugi projekt. Myślę, że był zrozumiały, tak? Super, Ania. To tym bardziej potwierdza Kasia. Aha, czyli Kasia, korzystasz, rozumiem, z Androida i mnie widać na tablecie. Okej. Kasia, ale rozumiem, że mój pulpit i to, co się dzieje w aplikacji, również widzisz na tablecie, prawda? No dobra, no mam nadzieję, że tak. Ok, no to idźmy dalej. Jeżeli ktoś chce zapisać ten projekt, to znowu plusik. Tym razem nie kot, ale można to nazwać zupełnie inaczej. Kasia, a masz może... Komórce, tylko mnie widzisz. Rozumiem, że jakby to koliduje z tym, co widzisz i jednocześnie koliduje z tym, żeby działać na aplikacji. Kasia, może na komórce dałabyś radę zainstalować Blockly i na komórce sobie robić i tutaj podpatrywać, co robimy. Byłoby super. Super, Kasia, dobra. To ja będę tak powolutku, dobrze? I daj znać, jak uruchomisz z komórki. Dobra, no to lecimy dalej. No to weźmy jeszcze... co ja tu mam? Ok. I mam jeszcze dwa ostatnie bloczki z kategorią if, czyli jeżeli. No, wyciągnijmy jeden i wyciągnijmy drugi. Na pewno kojarzycie i orientujecie się, co one oznaczają. Pierwszy, jeżeli dasz, zobaczy coś z przodu, to dopiero wtedy się coś zadzieje. A drugie, jeżeli dasz, zobaczy coś z przodu, to na przykład czerwone światło, a jeżeli nic nie będzie widział, to będzie zielone. I możemy teraz to przetestować jeszcze szybciutko. Przy czym tak, odpinam sobie dwa bloczki wcześniejsze, one są już niepotrzebne. A to, co jest ważne przy warunkach if, ważne jest, żeby komputer sprawdził je nie tylko raz, kiedy w momencie uruchomienia programu, ale ważne jest, żeby sprawdzał je cały czas, jak wchodzimy w kontrolę
i wybieramy repeat forever, czyli powtarzaj cały czas, czyli cały czas sprawdzaj i testuj, czy coś się pojawi z przodu mojego dasza. No i teraz weźmy sobie warunek. Jeżeli się pojawi z przodu mojego dasza, no to niech będzie, wybierzmy sobie te światła, ale żeby nie było, że Was oszukuję, klikam na czerwone i wybieram sobie niebieskie. Zatwierdzam. Czyli cały czas program będzie sprawdzał, czy coś z przodu się znajduje. Jeżeli się znajduje, to będę miała światła niebieskie. No to lecimy książeczką. Tada! Jest niebieskie, działa świetnie. Zatrzymujemy program, a teraz podmieniamy drugi bloczek. Popatrzcie. Jeżeli dasz wyczuje z przodu, to niech będą zielone, niebieskie, przepraszam. A w przeciwnym razie wezmę sobie światła i ustawię jakie? Czerwone. Czyli nie będzie, to światła powinny świecić na czerwono. Teraz jest fioletowy. A w momencie, kiedy zbliżę książkę, powinny się zapalić na niebiesko. A jak odstawię książkę, powinny znowu zmienić na czerwony. Ciekawa jest, czy to zadziała. Sprawdzimy. Mamy czerwony, bo nic nie mamy z przodu. Lecimy. Jest niebieskie. O, proszę, oddalam czerwone. Przybliżam niebieskie. Czerwone. Niebieskie. Można się z dzieciakami pobawić w magika, prawda? To takie tary-mary. Albo zrobić im niespodziankę z ręką i powiedzieć: uwaga, niebieski, czerwony, niebieski. I tak się można bawić, a to bawi człowieka, a co dopiero dzieci. Dobrze, zatrzymuję, słuchajcie. I myślę, że warto sobie ten projekcik malutki zapisać, nie wiem, chociażby pod nazwą Magik. To taka prosta zabawa dla dzieciaków. To jeszcze raz, w lewym górnym rogu plusik. Nazwę sobie Magik. Magik. OK. Zatwierdzam. No i macie już dwa projekty, które się do czegoś mogą przydać. No to fantastycznie. To właściwie przetestowaliśmy, jak działa przód i tył. To może spróbujmy teraz jeszcze sprawdzić, jak to jest z tą lewą i prawą stroną. Ja zrobię tak. Czerwony przerzucę tylko do naszego bloczka if. Ten podwójny bloczek wyrzucę. I teraz zobaczcie. Będzie tak cały czas. Jeżeli dasz, wyczuję obiekt. I teraz sobie zmieniam. Na lewo. To zapali się światło na czerwone. No i teraz przetestujemy, jak jest z tym lewym. Dobra, uruchamiam. I teraz popatrzcie, tak naprawdę powinnam zbliżać książkę z tej strony pod kątem. Nie wiem, czy to... O! Wykrył, widzicie? Wykrył. Ale sprawdźmy, jak uruchomię, czy tak samo będzie, jak wykryję, jak jednak, mimo że jest z lewej strony, przybliżę książkę do przodu. O, widzicie? Tym razem nie wykrywa. Czyli ewidentnie strumień skierowany jest na lewo. A, nie uruchomiłam programu, przepraszam. Teraz jest uruchomiony i sprawdzamy. Uwaga, do przodu jeszcze. Jest, popatrzcie. No niby odległość jest bliższa niż to, co testowaliśmy na początku, ale mimo wszystko dał radę i wykrył. Więc... No ta różnica może być, nie wiem, tak to będzie dobrze widać. Ta różnica może być nieznaczna, ale myślę, że to dzieciaki mogą same przetestować, czy w danym projekcie, który będą robić, czy się nadaje. Bloczki tych dwóch projektów. Dobrze, Kasia, to tak. Po pierwsze, przepraszam, to nie to, zapisaliście bloczek. Przepraszam dziewczyny, wrócę na chwilkę do projektów, dobrze, które były wcześniejsze.
Szukam mojego kota. Patrzcie, nie mogę znaleźć kota. Już uruchamiam magika. No, powinien się pojawić. Magik. Czemu mi się magik nie otworzył? Dobra, to jeszcze raz szybciutko. Dlaczego mi się tak, jakby mi się nie zapisały dziewczyny? Mam nadzieję, że zapisały. Jeszcze raz. Tutaj mam. To dziwne, nie zapisał mi. Tu nie mam. Dobra, no dziewczyny, mam prośbę. Podpowiedzcie mi, jak było z kotkiem. Już Kasia, generujemy. Kotek nam tutaj w animacji odgrywał dźwięki kota. O, matko. I był warunek, z tego co pamiętam, w kontroli. I był pierwszy chyba warunek, o, repeat until, czyli powtarzaj tak długo, aż wykryje nam chyba z tyłu te mieliśmy, prawda? Dobra, czyli jeszcze raz, powtarzaj tak długo, aż pojawi się z tyłu obiekt. Co powtarzaj tak długo? No powtarzaj tak długo, aż kot miauczy. Okej. I te bloczki tutaj z boku, może ich nawet nie być. I to będzie z kotkiem. Jeszcze raz sprawdzę. Tak, miauczy cały czas. Zbliżyłam książkę i przestał miauczeć, czyli program się zatrzymał. No i jeszcze raz zapisuję. To będzie. Dobra. Kasia, czy kota mamy? Sprawdzę sobie jeszcze raz. Czy kota mam w moich projektach? No mam kota. Ja sobie usunę pozostałe, bo strasznie dużo tego. Dobra, wystarczy. Kasia, mam kota. I to jest kot Kasia. Idziemy dalej. I przed chwilą była jeszcze informacja. Aha, magik. A w magiku było w kontroli. Dasz wykryje obiekt z przodu. To się świeci na czerwono, a w przeciwnym razie light powinno się świecić na zielono. Na zielono. OK. Kasia, daj znać, czy jest kot. Za szybko, dobra. Kasia, na razie nie patrz na bloczki if, popatrz tylko na bloczek when start. I to jest zabawa z kotem. Po uruchomieniu miauczy, a jak przystawię mu coś z tyłu i wykryję, już, przestał. I czekam na informacje.
te proszę o chwilkę cierpliwości. Zaraz przechodzimy do konkretnego projektu z labiryntem. Dobra. Kasia, a teraz kod wymiana na magika. Czyli popatrz, wyrzucam dźwięk kota w ogóle do kosza, a z boku sobie skonstruowałam taki warunek. W żółtej kategorii znajdzie się bloczek. If, czyli jeżeli dasz, znajdzie coś z przodu, będzie się świeciły światła na czerwono. W przeciwnym razie, czyli nie, jak nie będzie nic wykrywał z przodu, to się będą świeciły na zielono. I ten bloczek trzeba wrzucić do właściwie można wrzucić do tego samego, aczkolwiek tu byśmy musieli z przodu i z tyłu przykładać rękę, więc repeat until wyrzucam, wchodzę w kontrolę i wybieram zawsze. Powtarzaj zawsze. I teraz ja uruchamiam, testuję jeszcze raz. Kasiu, a ty daj znać, jak będziesz miała gotowe. Świeci na zielono, jak zbliżam, czerwone. Oddalam, zielone. Czerwone, zielone. Czerwone, zielone. Ja zatrzymam program i poczekam, aż Kasia da znać, dobrze? I przejdziemy do labiryntu. Nie wiem, czy się za ciemno nie robi w moim koju, czy mam się oświecić. Nie, jest wszystko ok. Dobra. Jak zapisać? Lewy górny róg i mamy u mnie taka dziewiątka tu miga, ale to jest samouczka, tym się nie przejmujcie. Jest plusik, wybieram. Mogę sobie wybrać, uwaga, jak sobie kliknę na ikonkę, to mogę sobie wybrać dowolną ikonkę. Teraz mówię o magiku, no to nie wiem, mam tu jakiegoś magika? Mam coś takiego. No to dobra, wybieram sobie ikonę i teraz w miejscu kod wpisuję sobie magik. Kasia, lewy górny róg. Zatwierdzam. I teraz jeszcze raz wejdę sobie w trzy kreski, sprawdzę moje projekty i mam magika. Szukam mojego kota. Mam nadzieję, że mi nie szwankuje nic. Magika mam, ale kota nie mogę znaleźć teraz. Słuchajcie, dla pewności, jak ja pod ręką, zróbcie sobie zdjęcie, żeby nam nie uciekały. Mam nadzieję, że u Was nie ma takich problemów. Kasia, dajcie, jak będzie. Wszystko ok. Dobra, fajnie. To słuchajcie, robimy zupełnie nowy projekt. Trzy kreseczki. Create new. Blank, czyli pusty. Pierwszy. Właściwie popatrzcie, od razu mogę nadać imię w tym miejscu. Dajmy nazwę labirynt 1. To będzie wersja najprostszego labiryntu. Dobra, nazwijmy to labirynt. Dobra. I tworzymy. Czyli mam pusty projekt. Dobra. Słuchajcie, pierwszy pomysł na labirynt jest następujący. Ja wrócę na chwilę do prezentacji, bo chciałabym tu coś namalować. Widzicie prezentację? Ja sobie wejdę
Tu mam mało miejsca, ale to nic, wejdę sobie na tą stronę. I teraz chciałabym stworzyć pierwszy taki bardzo prosty labirynt, kiedy mój dasz będzie się poruszał tylko w prawą stronę. Czyli on zrobi właściwie coś na zasadzie ślimaka. Będzie wchodził labiryntem prosto do ślimaka. To będzie pierwszy etap, dobra? A drugi etap to zmodyfikujemy to tak, żeby robot mógł decydować, czy ma iść w prawo, czy ma iść w lewo. No to dobra, wracam do mojej aplikacji. No i zaczynam. Pierwsze co, to mój robot musi się poruszać do przodu i robić to cały czas, jak działa program. Czyli zgodnie z tą zasadą. Wchodzimy w pola. Wybieramy Read Forever. I teraz idę do przodu, czyli poruszam się do przodu. Poruszanie to kategoria Drive. Zaraz pod startem. W kategorii Drive pierwszy bloczek oznacza forward, czyli do przodu. Pierwszy bloczek. I wrzucam go od razu do środeczka. I teraz to oznacza, że mój robot po uruchomieniu startu będzie cały czas jeździł 50 cm, 50 cm, 50. Nie o to mi chodzi. I teraz wracam jeszcze do tego testu z książką. Pamiętacie, że ta odległość metrów to znaczy, że mój robot musi się poruszać 10 cm i sprawdza, czy ma przeszkodę. Jak nie ma, to znowu jedzie 10 centymetrów i znowu sprawdza, czy nie ma przeszkody. To tak jest troszeczkę jak z niewidomym, tak? Idziemy i sprawdzamy na okrągło laską, sprawdzamy, czy przed nami jest jakaś przeszkoda, czy jest jakiś stopień. Robimy to cały czas podczas poruszania się. I dokładnie ten robot będzie działał tak samo. No to słuchajcie, po pierwsze, klikamy tu, gdzie jest 50. I zobaczcie, że maksymalnie jest 100, a minimalnie jest 10. I to 10 jest idealne. I jeszcze tutaj wskaźnikiem możecie ustawić prędkość. Tą stronę będzie really fast, czyli bardzo szybko, tej prędkości, co unikamy, bo robot zatrzymując się robi coś takiego do przodu i się cofa, czyli jeszcze trochę przekłamuje odległość. Myślę, że normal, ewentualnie slow. Czyli wolno, również w tym przypadku labiryntu bardzo się sprawdza. Zatwierdzam, czyli jeszcze raz, 10 cm i slow. Zatwierdzam. Dobra? No to jest pierwszy etap, czyli poruszania się. No ale teraz tak, jadę i teraz mam sprawdzić, czy coś jest naprzeciwko mnie. No to muszę dać warunek. Wchodzę w kontrolę i tutaj wybieram moje if. Czyli jeżeli dasz wykryje, ponieważ mówimy o labiryncie, czyli mnie interesuje ściana naprzeciwko, czyli in front, jeżeli wykryje coś naprzeciwko, to w tym momencie my założyliśmy, że mój robot chce jechać cały czas w prawo, bo to musi skręcić. Więc wchodzimy w drive i wybieramy turn right. Turn right. No, ponieważ już tutaj Wam pokazuję jeszcze raz tą prezentację, widzicie, tak? Zależało mi, mówimy o takim labiryncie, że skręty są pod kątem 90 stopni. Nie dokładamy sobie większych trudności na chwilę obecną, bo za chwilę to zmodyfikujemy. Dlatego będziemy skręcać o 90 stopni. Turn right 90, ale tak przy okazji. Jak kliknę tą 90, to zobaczcie, jak łatwo tu zmieniać kąt. Będziemy się tym kątem bawić. Wystarczy manipulować kreseczką. Przy okazji zwróćcie uwagę, że zmiana kąta następuje o 15 stopni. Tak, to jest dla nas istotne. Dzieciaki też nie się tego uczą. Ja mogę sobie tutaj bardzo łatwo manipulować. Ja wracam do tej 90, prawda? 90. I wrzucam sobie, popatrzcie gdzie, wrzucam sobie nie pod repeat forever,
tylko do środka. Czyli cały czas to jest taki duży krokodyl. Będę poruszała się 10 i sprawdzam, czy mam ścianę. 10 i sprawdzam, czy mam ścianę. A jak mam, to obrócę się w prawo. No, to działa na 100%, musicie mi wierzyć na słowo. Nie mam takiej ruchomej kamery, więc trudno mi jest pokazać test na podłodze. Ale jest przetestowane i działa na 100%. Czy ewentualnie macie jakieś wątpliwości do tego ruszania się jak ślimak w prawą stronę? Czy to jest jasne, zrozumiałe i tutaj w ogóle nie ma nad czym się zastanawiać? Jak macie pytania, to śmiało. Jasne wszystko, dobra, fajnie. Słuchajcie, no to mamy ten projekt, spróbujmy jeszcze raz zapisać. Nie wiem, mam nadzieję, że u Was się zapisuje. Jak nie, dziewczyny, to bardzo proszę, aparat i klikamy, dobra? Dzisiaj sobie zdjęcia naklikacie. A ja sprawdzę psik. Nazywa się Labirynt 1, czyli powinno być OK. Wejdę sobie jeszcze w trzy kreski, w moje projekty. O, popatrzcie, jest magik, udało mi się, jest zapisany magik, labirynt, więc powinno być wszystko OK. Dobra. Zapiszcie dziewczyny pod nazwą, znaczy zapiszcie, sprawdźcie, czy macie to pod nazwą labirynt 1. I teraz zrobimy pewną modyfikację tego projektu, czyli rozbudujemy go, idziemy dalej. No dobra, no to pora, mamy prostego ślimaka, no to teraz spróbujemy zrobić taki prawdziwy labirynt, czyli wyobrażamy sobie, może ja znowu wrócę na chwilkę do mojej prezentacji, spróbuję coś tutaj namalować. Patrzę, czy... Nie. Szukam gumki, słuchajcie. Nie widzę. No nic, dobra. Słuchajcie, no to wykorzystam kolejny slajd. I teraz chciałabym, żeby mój labirynt już wyglądał trochę, no jak prawdziwy labirynt. Czyli wyobraźmy sobie, że poruszamy się po ścieżce. No, niech będzie, dobra, niech będzie tak. Tam jest coś dalej. Powiedzmy, że mój labirynt idzie w tą stronę. Dobra, i tu będzie jechał robot. Czyli robot jedzie cały czas tu, wykrywa ścianę. I teraz pytanie, co zrobi? No, ciekawe, czy jest na tyle inteligentny, żeby sprawdzić, my wiemy, że powinien jechać w prawo, ale czy on wie, że powinien jechać w prawo? No więc jak sobie z tym poradzić? Więc możemy zrobić tak. Dojeżdżamy do ściany i się pytamy, czy jest ściana. Jak jest ściana, to skręcamy w lewo. 90 stopni, czyli tu. Ale znowu powinniśmy zadać pytanie, czy tam jest ściana. Jeżeli tam nie ma ściany, to on wyskoczy z pętli i pojedzie prosto. Ale jeżeli tam jest ściana, to znaczy, że on nie może iść, powinnam tak pokazać, tak? W lewą stronę, ale powinien w prawo, więc musi się obrócić w drugą stronę. Ale uwaga, o ile stopni, popatrzcie, o całe 180, żeby poszedł sobie tutaj. Prawda? Jeszcze raz, jadę, sprawdzam, jest ściana, obracam się w lewo, znowu ściana, to znaczy, że w lewo idę, więc muszę o całe 180 do tyłu, bo będę wiedziała, że pójdę w prawo. No już się nie cofam, prawda? Bo ja się nie chcę cofać. No to okej, okay, no to mam nadzieję, że jest w miarę jasne. Wracam do aplikacji i spróbuję modyfikować. Czyli popatrzcie. Jadę do przodu, to jest ten bloczek.
Sprawdzam pierwszy raz, czy jest ściana. Jeżeli jest ściana, dobra, to trzymam się słowa zgodnie z moim rysunkiem, to powinnam się obrócić w lewą stronę, czyli drive, turn left o 90 stopni. I teraz, gdyby tam nie było ściany, no to ja sobie wyskoczę z tej pętli, wrócę znowu do początku i będę jechać prosto. Ale tak naprawdę powinnam zadać drugi raz pytanie, czy tam jest ściana. Czyli popatrzcie, wchodzę w kontrolę, znowu wybieram pytanie, czy tam jest ściana, czyli czy wykrywa ścianę naprzeciwko, tak? I teraz, jeżeli wykrywa ścianę naprzeciwko, to tak naprawdę powinnam się odwrócić w prawą stronę. Właściwie, skoro mam się obrócić o 180 stopni, to dzieciaki szybko się zorientują i to fajnie jest zapytać je, czy w prawo, czy w lewo. Klikam i wybieram 180. OK. No i teraz popatrzcie, gdzie to wrzucam. Wrzucam to, popatrzcie gdzie, pod turn left. Mamy takie krokodyl w krokodylu i w krokodylu. Widzicie? Czyli jeszcze raz, jeżeli jadę do przodu, Ania, uśmiechasz się do mnie. Mam nadzieję, że głupotek nie gadam. Jadę do przodu, jeżeli jest ściana, to w lewo. Jeżeli jest ściana, to się po prostu obracam o 180 stopni i wiem, że muszę iść w prawo. I to działa na znowu na. Mogę to przetestować, ale znowu na podłodze. Tu będzie niepowtarzalne. Dobre, słuchajcie, czy macie pytania do tego? Może jakieś wątpliwości się pojawiają? Jak myślicie? Macie jakieś pytania do tego? Pytań brak. Super. Dobra. Słuchajcie, zanim to zapiszemy jeszcze sobie pod nazwą Labirynt 2, bo to będzie jakby kolejna wersja, to jeszcze mam tak. Prośbę, żebyśmy tutaj sobie dołożyli reakcję z małym dotkiem, czyli w momencie, kiedy dotrę już do końca, czyli przejdę ten labirynt, to chciałabym, żeby mój robot wykrył mojego dotka. No i wtedy, nie wiem, może na końcu wytańczyć animację jakąś, pod warunkiem, jak wyjedzie z tego labiryntu. Czyli wejdźmy sobie, słuchajcie, również w kontrolę. Znowu warunek if. Ja myślę, że jak go będziemy powtarzać wielokrotnie, to myślę, że się utrwali. Jeżeli dasz, klikamy na opcję, zobaczy Dota, to jest ta ikonka, ta mała czerwona kulka z przodu i pojawia się opcja see Dot, czyli zobaczy Dota. To może odśpiewać jakieś animacje. I w animacji może być, no niech będzie expression. I tutaj mamy śmiech. Kiss, help, let's do it. O, widzicie, let's do it. Zróbmy to, tak jest. I słuchajcie, teraz pytanie, w którym miejscu to dołożyć? No to dołożyć, zobaczcie gdzie. To dołożyć sobie na końcu, ale w krokodylku repeat forever. Widzicie? Repeat tutaj, czyli cały czas przy okazji będzie sprawdzał, czy on nie wykryje. A jak wyjedzie z labiryntu i zbliży sobie oczkiem, to powinien taką ekspresję wydać. Ja to mogę nawet przetestować. O, a przy okazji przetestuję jednego dasza jeżdżącego. Uruchamiam Dota
Ale go nie podpinam. Uruchomiłam dotka. Tak, przywitał się. Ale go nie podpinam pod aplikację. I teraz pytanie za 100 punktów. Jak myślicie, czy one się wykryją, skoro ten malutki jest niepodpięty pod aplikację? Jak obstawiacie? Zaraz uruchomię, więc on się będzie poruszył, ja go będę trzymać w powietrzu, będzie się zastanawiał, czy jest przód, czy nie, ale w momencie, kiedy zbliżę małego i wykryję małego, to powinien jakąś ekspresję let's do it zrobić, ale nie podłączam jeszcze raz małego, ale nie zgaduła. O matko, słyszałeś? Dobra, no to teraz uwaga. Widzicie? O. No, to widać po programie, chyba tam, gdzie jest zielona. Muszę go położyć, bo jak się trzyma, to on nie za bardzo mi tu chce reagować. Dobra. Jest uruchomiony, to jeszcze raz spróbuję małego mu położyć. O, jest! Słuchajcie, wariuję. On czy tu zatrzymam projekt? Okej. Okay. Słuchajcie, nie podłączyłam małego do aplikacji. I to jest istotne, aby wykrył małego. Czyli niekoniecznie jest, żeby on był widoczny w aplikacji, a i tak wykrywa. Pamiętajcie o tym. No dobra, słuchajcie, zapiszmy sobie to, co tu mamy. OK. Czyli wybieram w lewym górnym rogu plusik. Zmienię sobie ikonkę. O, popatrzcie, nawet labirynt mam ładny. Dwa. Dobra, jeszcze raz sprawdziłam, zapisany. Wchodzę sobie w trzy kreseczki i weryfikuję moje projekty. Jest labirynt 1, jest magik. Aż widzę, że mi nadpisał nad labirynt 1. Prawda? U Was też tak zrobił, ale myślę, że jeżeli macie ten labirynt 1, to spokojnie wrócicie do tego ślimaczka w prawą stronę. OK. Czy macie? Dziewczyny, dajcie znać, jeżeli macie labirynt zapisany. I zaraz przejdziemy do następnej. Super. To znaczy, Ania, tak, już mówię, dlaczego on się skasował. Faktycznie, jeżeli nadpisujemy ten projekt, więc żeby teraz mieć pewność, że ten labirynt 3, nazwijmy go teraz, który powstanie i to będzie ta zabawa, o której wspomniałam, ale jeszcze do tego na chwilę wrócę, to teraz popatrzcie, żeby mieć pewność, że ta trójka mi się zapisze, to robimy wspólnie tak. Wchodzimy na trzy kreski, wybieramy Create New, nadajemy od razu na górze nazwę, to labirynt 3. Labirynt 3. Labirynt 3. Dobra, no i robimy create. I teraz, słuchajcie, wejdę sobie jeszcze raz trzy kreski, wejdę w moje projekty i zobaczcie, mam magika, mam labirynt 1, teraz będę sobie tworzyła labirynt 3.
Okej. Czy macie pusty projekt? Czy nazwałyście go trójką? Zaraz objaśnię, zrobić. Dobra, Kasia ma. Super. Dobrze, no to teraz wrócę na jego projektu, do mojej prezentacji o... Zostawię na razie tutaj to moje czerwgroły. I teraz jeszcze raz wyjaśniam, co teraz będziemy robić. Zabawa będzie polegała na tym. Siadamy w kręgu, bierzemy sobie jakieś opakowania, klocki, układamy sobie przed sobą taki krąg, trochę jak takie ognisko z cegiełek. Na środku stawiamy Dasza i teraz tak, Dasz zaczyna zabawę animacją. Animacja powoduje, że on skończy w jakimś miejscu nieprzewidywalnym, czyli będzie patrzył w kierunku nieprzewidywalnym dla ucznia. I to jest jakby wybór pierwszej drogi. Ja będę zaznaczać, czyli na przykład powiedzmy patrzy tutaj. Porusza się do przodu, aż nie trafi na przeszkodę. Jak trafia na przeszkodę, to wtedy losuje sobie kolor świateł, czyli uszu. Robimy trzy kategorie. Żółty, czerwony i zielony. I te kategorie będą oznaczały kategorie pytań. Trudne, średnie i łatwe. Potem sobie damy czas, około 20-30 sekund, aby dziecko zdążyło odpowiedzieć na to pytanie. Następnie Dasz losuje sobie znowu kąt, o który się obróci. Możemy założyć, że on się będzie obracał cały czas w lewą stronę. I znowu porusza się do przodu tak długo, aż nie natrafi na przeszkodę. Natrafi na przeszkodę, losuje kolor pytania, daje czas na odpowiedź, losuje kąt, o który się obraca. I znowu podąża w kolejnym kierunku. I w ten sposób losują się osoby siedzące w okręgu i jednocześnie losują sobie pytanie z trzech kategorii, no, które trzeba gdzieś tam przygotować. Na zajęciach dydaktycznych możecie sobie robić takie lekcje z podsłaniem, czyli możecie zrobić z różnymi kategoriami. Możecie, no, to jest matematyka, żółty, polski, a zielony na przykład, co, nauki przyrodnicze. Możecie sobie tylko z matematyki, tylko poziom trudności stopniować. I w ten sposób macie fantastyczną lekcję i jednocześnie gadżet mobilizujący ich do pracy, czyli robota. No dobra, czyli jeżeli wyjaśniłam mniej więcej, na czym to polega, to zaczynamy działać. Tu sobie troszkę przemycimy losowości, czyli pokażę, jak losować te pytania. No, poszerzamy jakby swoje horyzonty, więc będziemy troszkę więcej wiedzieć. No dobra, no to wracam do aplikacji już do Was. OK. I zaczynamy. Słuchajcie, żeby nasz projekt był spójny i żeby to ładnie wyglądało i się nie pogubić, bo jakbym chciała to zrobić w jednym ciągu, to tego by naprawdę było bardzo dużo. A ja bym chciała, żeby to było widoczne. I tutaj sobie wykorzystam, słuchajcie, wejdźcie w start. I tutaj jest taki bloczek o nazwie function. Popatrzcie. I to będzie funkcja. No to jest coś takiego, możecie dzieciakom wytłumaczyć, że to są takie funkcje, takie, o, to są takie programy na przykład w pralce albo w zmywarce. Program 1 robi pranie na przykład przez godzinę na danych tam stopniach, a program 2 zrobi program w 2 godziny przy 60 stopniach. No, ja będę chciała dwa programy. Dlaczego? Pierwszy to sobie zrobię losowanie pytań, czyli kolorów, a drugi zrobię sobie losowanie kąta obraca się. Czyli od razu wciągam dwie funkcje. Popatrzcie, jak będę miała to ładnie poukładane. Oczywiście when start musi być. No i teraz tak.
Funkcja 1, funkcja 2 to w ogóle jest nieczytelne, więc klikam sobie na funkcję 1 i zobaczcie, mogę zmienić nazwę. No to kasuje, ale z tego co wiem, F zostaje. Nie wiem, czy Wam się też uda to zmazać, ale u mnie zostaje, to niech zostanie to F, zrobię sobie, nie wiem. Można coś tam wpisać. Dobra. I napiszę sobie pierwsze, to będzie funkcja pytanie. Pytanie. OK. Zatwierdzam. A drugie to będzie F, czyli funkcja i tu ma być kąt. Już bez polskich znaków. Przypominam, polskie znaki trzeba przytrzymać troszkę dłużej, prawda? Kąt. OK, czyli mam funkcję pytanie i funkcję kąt. Macie? OK, dobra. No to idziemy. To zacznijmy może od pytania. Kiedy w ogóle, to czy możemy to też zrobić w sumie na dwa sposoby, ale myślę, że będzie takie czytelne. Kiedy to pytanie, czyli kolor uszu, mam sobie wylosować? No, mój robot jeździ i kiedy dojedzie do tej cegiełki, do tego K i wykryje, że coś jest tu, to wtedy powinien wylosować, ile ustaliliśmy? Trzy kolory. No to popatrzcie, jak to się robi. Po pierwsze kontrola i warunek jeżeli. Jeżeli dasz, to je coś z przodu, czyli to zostaje jak najbardziej bez zmiany i wrzucam sobie od razu do mojej funkcji. OK. Wrzucam do funkcji i teraz... Jeżeli dasz wykryje z przodu, to ja powinnam sobie coś wylosować. I teraz uwaga, nowa kategoria, która się pojawi tutaj. Variables, nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale to są zmienne. I te zmienne tutaj, zawsze dzieciakom się tłumaczy, że zmienna to jest taka szuflada, w której można przechowywać rzeczy. Natomiast tu są bardzo fajnie opisane te zmienne. Dla nas ta zmienna to jest takie x, y, z, a tutaj dla dzieciaków to są po prostu owoce. I teraz zobaczcie, mamy tutaj różne opcje i na początku trzeba ustawić sobie zmienną, czyli pierwszy warunek set znaczy ustaw. I teraz klikam sobie, popatrzcie, klikam sobie na owoc, to jest pomarańcza i nagle pojawia się taki kalkulator trochę. I co ja chcę, żeby mi ustawił? Po pierwsze, no niech będzie ta pomarańcza. Chcę, żeby tą pomarańczę mi losował. Teraz zobaczcie, z czym się kojarzy losowanie. No kostki, prawda? Kostki do gry. I teraz chcę, żeby mi wylosował 1, 2 lub 3, bo ja chcę mieć 3 kolory, czyli muszę mieć 3 liczby. No to zobaczcie. Tu dodaję, czyli ma losować od jedynki, a tu sobie zmniejszam do trójki. Czyli losuje mi liczby 1, 2, 3. Co ja z nimi zrobię? A ja sobie z nimi zrobię coś takiego. Jeżeli będzie jedynka, to zrobię kategorię czerwoną. Jeżeli wypadnie mi dwójka, to zrobię sobie na przykład kategorię żółtą. A jak trójka, to kategorię zieloną. I tu fajnie jest wykorzystać Wasze bloczki liczby. Macie kolory i dobrze jest ułożyć dzieciakom. Jedyneczka czerwony, dwójka żółty, trójka zielony, czyli taki kod, na który oni patrzą i to odzwierciedlają, żeby dobrze zrozumieli, że przypisujemy te liczby do kolorów. No to zatwierdzam. No i zobaczcie teraz, jeżeli zobaczy mi z przodu obiekt, to wylosuje mi któryś z tych numerów. I teraz ja muszę sprawdzić. Jeżeli jedynka, to będę miała czerwone. Dwójka, żółte i tak dalej. To dokładnie tak jak powiedziałam. Wchodzę w kontrolę, wybieram sobie
A nie wchodzę w momencie, nie wchodzę w kontrolę, wchodzę w zmienne. Oczywiście, wchodzę w zmienne, bo teraz porównuję, czy ta pomarańcza jest jedynką, dwójką czy trójką. Przepraszam, wchodzę w kategorię niebieską. I trzeci bloczek. If. I zanim go tutaj dopnę, to zobaczcie, że tu mi się w ogóle nic nie zgadza. Więc klikam pomarańcze i muszę wybrać tak. Jeżeli pomarańcza ma być równa, znak równości, 1. Tu jest ten warunek. Pomarańcza równa 1. I dopiero teraz zatwierdzam, czyli OK. Więc jeżeli jedynka, to zgodnie z naszym kodem my chyba powiedzieliśmy czerwone. Wybieram światła i wszystkie światła mają być na czerwono. No co robię? Popatrzcie, wrzucam to do mojego pomarańczowego krokodyla. Już mi się powiększa. No i widzicie, jak to się będzie powiększało. Teraz jeszcze muszę dwa dodatkowe warunki dołożyć. Dokładnie takie same, tylko przyrównuję dwójka i trójka i zmieniam kolory. Czyli znowu kategoria niebieska. If. O, zaraz to tam wrzucę, tylko chcę pokazać dokładnie, jak się to robi. Jeszcze raz. Pomarańcza równa, tym razem 2. Zatwierdzam. No to teraz światła będą jakie? Żółte, chyba się umawialiśmy. I całość wrzucam znowu do krokodyla. A dziewczyny, czy jest ok? Nie za szybko, wszystko dobrze? Okej, okay, fajnie. Widzę, że Monika się pojawiła. Bardzo fajnie, witam. Dobrze, no to bierzemy jeszcze trzeci warunek. Znowu w kategorii niebieską. Wybieram sobie if. Pomarańcza równa tym razem trójce. I kolor będzie zielony. OK. I wrzucam. Dobra. No jest. I teraz słuchajcie, skonstruujcie. I ta pierwsza funkcja pytanie, czyli losowanie pytania działa. Pytanie teraz, jak to ma zadziałać, jeżeli przy starcie jeszcze nic nie mam? No to musimy to wygenerować. Zobaczcie. Kiedy zaczynam start? No, jak kolejny raz odwołuję się do tego, że to wszystko musi się dziać w trakcie trwania programu, czyli musi być repeat forever, czyli cały czas sprawdzać. Wchodzę w kontrolę i wybieram repeat forever. To musi być. I teraz cały czas podczas trwania programu no, mam wywoływać tą funkcję pytania. No to wchodzę sobie w start i teraz zobaczcie, function, tu jest budowanie funkcji, a pod spodem call jest wywoływanie tej funkcji. Czyli wybieram sobie, na razie jeszcze nie do... klikam, jak kliknę F pytania, to zobaczcie, że mam już dwie funkcje i je już program rozpoznaje. To są pytania i kąty, prawda? Ale mnie chodzi o pytania, ok? I wrzucam to do środka. Czyli program powinien tak cały czas sprawdzać funkcję. Czyli tak, jak uruchomię, sprawdza funkcję. A co robi funkcja? Wchodzi tutaj w program i sprawdza, czy coś jest przed. Jeżeli jest przed, losuje i zapala światła. Słuchajcie, no dobra, to spróbujmy. Spróbujmy to przetestować. Ja sobie podłączę robocika. Myślę, że te kolory będą na tyle proste, że on mi nie będzie jeździł, dlatego jest szansa. Aha, no tak, wyłączyłam go, już go uruchamiam. Ok, jest, podpinam. Szaleje mi tutaj. Dobra.
Uruchamiam. I zobaczcie, jak się pojawiają zielone. Cały czas sprawdza funkcję, skakuje tutaj do tej funkcji, ale nie idzie dalej, bo nie wykrywa nic z przodu. No to spróbujmy. W sumie obawiam się, że to bardzo szybko nam przeskoczy, ponieważ zapomniałam o ważnym bloczku wait, czyli czekaj. Natomiast efekt będzie widoczny tutaj z boku. Zobaczcie, skoro dodałam pomarańcze, to ta pomarańcza mi się tutaj pojawia i ona w tym momencie przyjmuje wartość 0, więc powinno być widoczne, jak się wylosuje. Uwaga, próbuję zbliżyć. Jest. Popatrzcie. Dwójeczkę mi wylosowała, a dwójeczka jest żółta. Jest żółta, czyli wybieram kategorię z typu średnich. Macie jakieś pytanie z kategorii typu średnich? Tylko naprawdę pamiętajcie, że poziom nauczyciela z końcem roku przynajmniej mój, więc w razie czego. No dobra, sprawdźmy, czy wylosuje następny numer. Widzicie dwójeczkę u mnie na tablecie? No to sprawdzę, czy jeszcze raz. Jest, wylosował jedyneczkę. O, znowu dwójeczkę, szybko mi zmienił, za późno odłożyłam, jest, jedyneczka, ponieważ nie dałam bloczku wait, to popatrzcie, jak późno odstawiłam książkę, to mi znowu zmienił z 1 na 2. Teraz wylosował jedynkę, czyli kategorię czerwoną, no i tak mogę się w sumie bawić. Jest, znowu za szybko przytrzymałam. Zaraz damy to wait jeszcze, żeby to ładnie się losowało i nie zmieniało tak szybko kolorów. Ok, zatrzymuję. Czy był widoczny efekt? Wyłączę mojego robocika. Ok, był widoczny. Dobra, to idziemy dalej, bo to jeszcze nie jest koniec programu. No ale... Będzie nam już teraz łatwiej i szybciej, ponieważ funkcja count będzie się budowała bardzo podobnie, tylko tutaj, pamiętajcie, nie mogę już użyć zmiennej pomarańczy. Zaraz sobie wybiorę inną zmienną. Teraz jeszcze pytanie, o jaki count muszę się obracać. To jest bardzo ważne, ale i zarazem wiecie, że na początku dla dzieciaków było trudne. Myślę, że gdzieś to na pewno dzieci już na zabawach z matą opanowały. Ja jeszcze tak szybciutko dwa słowa odnośnie kąta. Zobaczcie, jeżeli mój robot jedzie sobie w tą stronę i teraz chcę, żeby odbił tutaj, to tak naprawdę musi się obrócić o taki kąt. Czyli jeżeli tu będzie, nie wiem, musi się obrócić o kąt 130 stopni, tak? Więc to jest ważne. No dobra, no to wracam do projektu i dokładamy sobie funkcję kąt. Czyli znowu wchodzę w kategorię zmienne losowanie, wybieram sobie set pomarańcza i klikam na pomarańcze, nie pomarańczy, więc wybieram banana kolejnego, nie musi być kolejny, możecie co tam chcecie. Znowu wybieram losowanie i znowu mogę wybrać, słuchajcie, możemy się umówić, żeby ruch mojego robota był w miarę przypadkowy, no bo jak się będzie zawsze obracał o kąt 120, to każde dziecko po chwili przewidzi, w którą stronę robot pojedzie, prawda? 120, poza tym zrobi trójkąt, już jako matematyk myślę, zrobi trójkąt równoboczny, to będzie powodowało, że będą powtórzenia u dzieciaków. Dlatego chcemy tego uniknąć. Więc chcę, żeby wybierał sobie jedną z trzech opcji. No to znowu weźmy losowanie od 1 do 3. Pamiętajcie, kostki. Random, random to losowanie. Wybieram OK. No i znowu. Aha, no oczywiście, słuchajcie, skoro zabawa ma polegać na tym, że robot dojeżdża do ściany, sprawdza funkcję pytanie, czyli musi sprawdzić, czy jest przed ścianą, dopiero losuje pytanie,
A jeżeli chcę zmienić kąt, to dalej musi być przed tą ścianą, żeby mi nie zmieniał kąta, nie wiem, gdzieś, gdzie na środku stoi, prawda? Więc również musimy dołożyć tutaj z kontroli if dash in front, czyli widzi z przodu i to moje set wrzucam do środeczka. Wrzucam do środeczka, łączę również do góry, czyli jeżeli cały czas, teraz wywoła mi drugą funkcję, jeżeli będzie widział również moją ścianę, czyli przeszkodę, wylosuje sobie banana od 1 do 3 i znowu, słuchajcie, to już pójdzie łatwo. Jeżeli jedynka, to się obróci, my sobie ustalamy w prawo czy w lewo, prawda? O jakiś kąt i zaraz damy parametry. To zróbmy, słuchajcie, trzy warunki, bo to na pewno będzie. Pierwszy. Drugi i trzeci. I teraz zmieniamy sobie powolutku. Wchodzimy w pierwszą pomarańczę, zmieniamy. Jeżeli banan równa się 1, to wejdźmy w drive. Turn, czyli obracamy się, jak robimy, może być w lewo, to nie ma znaczenia. No w lewo będzie się w lewą stronę poruszał, w prawo będzie się poruszał w prawo. No i teraz musimy mieć trzy kąty. Nie może się obracać o 90 stopni, bo nam zaraz wjedzie znowu w ścianę, więc tak naprawdę powinien nam się obracać na przykład 120. Sprawdźmy. 120. O, przesadziłam. Jest 120, super. Znowu druga opcja. Banan równa się 2. I tu będzie turn left. Tam było 120. No to robimy, jaką mamy możliwość? 150, 165. No niech będzie 35. I trzecia opcja, banan równa się trójka. I tutaj niech obraca się kolejną wartość, czyli 150. OK. Myślę, że będzie dobrze. No już teraz będzie gorzej z testowaniem, żebyście to zobaczyli. Ale zadziała to tak samo pod warunkiem, uwaga, jeżeli do startu znowu dodamy wywołanie funkcji kąt. Wchodzę w start, wybieram funkcję, tylko nie pytanie, kąt. OK. Na razie włączę to do środka, ale jeszcze trochę tutaj zmodyfikuję, dobrze? To jest ta najprostsza wersja, czyli będzie tak, najpierw funkcja pierwsza, czyli wylosuje światło i od razu funkcja druga, czyli obróci się. No dobrze, no ale oprócz tego, że ma się obrócić, to jeszcze powinien się poruszać, prawda? Czyli przed moimi funkcjami, właściwie to może być nawet po. Tutaj jakby kolejność nie gra roli, bo on się przesunie o 10 cm i zaraz będzie sprawdzał, czy ma, z funkcji będzie sprawdzał, czy ma ścianę. Jeżeli ma, to wtedy, tak jak powiedziałam, pytania i obrót o kąt. Czyli wchodzimy w drive, wybieramy forward, może być tutaj. 50 to na pewno jest za dużo, bo nie damy po prostu rady. On nam, jak wybierzemy 50 cm, to dajcie, że on te 50 cm musi przejechać. To znaczy, że po prostu rozwali nam tą ścianę. Dlatego wybieramy najmniejsze tutaj 10 i tak jak referowałam na początku, wybierzmy sobie do tyłu. Dobra. Czyli jedzie do przodu 10 i sprawdza, czy ściana. 10 i sprawdza, czy ściana. 10 i sprawdza, czy ściana.
No dobrze, no ale jeszcze chciałabym, tak jak mówiłam na początku, żeby ta zabawa zaczynała się od jakiejś animacji w kole. Spróbuję wylosować swoją pozycję kową. No więc wejdźmy w animację i wybierzmy sobie na przykład dance, ale popatrzcie, gdzie to dance. Jak już zabawa się zacznie, to ja nie chcę, żeby on tańczył. On ma tylko zatańczyć na samym początku. Popatrzcie tutaj. Czyli kiedy zaczynam, on zatańczy, losując pozycję wyjściową i dopiero potem będzie sprawdzał funkcję. No więc tak, tańczy, wybiera kierunek. I teraz przesuwa się o 10 w pytaniu, czy jest ściana. Jeżeli jest ściana, wybiera kolor pytania. I teraz uwaga, powinniśmy dać czas dziecku na odpowiedź, zanim przejdzie do funkcji kąt. Obróci się i znowu wróci na początek, przesuwając się o 10 cm. No to wchodzimy w kontrolę i w żółtej kategorii mam wait for 2 seconds. Czekaj 2 sekundy. Więc wrzucam te 2 sekundy między dwoma funkcjami, ale no nie wiem, ale ja bym nie dała rady w 2 sekundy usłyszeć pytania i jeszcze na nie odpowiedzieć. Więc klikam sobie dwójeczkę i zobaczcie, zmieniam maksymalnie, niestety mogę mieć tylko dziesiątkę, no więc muszę ten bloczek powtórzyć tyle razy, ile uważacie za stosowne. Im dzieci starsze, trzecia klasa, myślę, że 30 sekund wystarczy. Im dzieci młodsze, tym być może musicie im dać więcej. Więc posłuchajcie, będziecie dokładać kolejne bloczki wait, albo zobaczcie, mamy jeszcze taki bloczek do wykorzystania, repeat. Czyli jeżeli ja trzy razy powtórzę czekanie 10 sekund, no to w sumie czeka 30. I znowu możecie tutaj przemycić kolejny bloczek repeat dla dzieci. To będzie łatwe do zrozumienia. Czyli popatrzcie, wrzucam to. O, to kczyło, więc muszę pod tym repeat. No i w ten sposób stworzyliśmy zabawę, gotową zabawę w kole, gdzie możecie sobie generować mnóstwo pytań, no i właściwie testować bardzo często na różnych zajęciach. Możecie podsumowywać jakiś dział, możecie, nie wiem, nawet jakiś test robić, niech sobie każdy zbiera jakieś znaczki za poprawną odpowiedź. Także myślę, że to będzie atrakcyjna zabawa dla dzieciaków. Co wy na to? Co wy na to, dziewczyny? Jak się na to zapatrujecie? Czy to się sprawdzi? No, myślę, że tak. Dzięki, Monika. Myślę, że nawet jak pomożecie dzieciakom skonstruować kroczek po kroczku ten skrypt i potem go tylko odtwarzać, możecie nawet pokazać ten skrypt na tablicy. Niech spróbują go odtworzyć, po prostu skonstruować. Przy tym jednocześnie też będą się uczyły, ale potem efekt działania tego projektu jest naprawdę fajny i u mnie się sprawdzał, słuchajcie, nawet w klasach starszych. Więc to dla nich było rewelacyjne. Ania, jeżeli się obawiasz, że dzieciaki nie zdadzą rady skonstruować, to ty możesz mieć na tablecie, podłącz robota pod swój tablet, możesz im pokazać, jak to wygląda, a oni po prostu już robią samą zabawę. To samo, Gabrysia. Zacznijcie od prostego labiryntu. Ania, no ja myślę, że daj radę. Słuchajcie, pamiętajcie, że ja wam wprowadziłam ten projekt jakby całościowy. Zawsze jestem za tym, żeby taki projekt jak ten rozchłożyć przynajmniej na kilka części po kolei. Czyli na przykład pierwsza zabawa to w ogóle bez funkcji, a pobawcie się z nimi losowaniem. Czyli losuję sobie pomarańcze 1, 2, 3 i wybieram kolory. Oni to bardzo szybko zaskoczą. Potem proście ich, żeby zamiast kolorów podmienili, że nie losują kolory, ale losują na przykład poruszanie się robota, jak jedynka do przodu, jak dwójka do tyłu, a jak trójka to się na przykład obróci w prawo. Oni to bardzo szybko zaskoczą. W samą funkcję potem osobno możecie wprowadzić jako już trzeci projekt mały z nimi. Na przykład funkcja, kiedy dasz zobaczyć coś z przodu, to nie wiem,
No to niech będzie miauczenie kota i pokazanie, że tą funkcję tak jak telefon trzeba wywołać, czyli trzeba ten numer wywołać. No i tym trzecim projektem pobawcie się troszeczkę, a potem myślę, że dacie radę dojść do czwartego. Tak, przepraszam, no staram się was przekonać. Myślę, że warto spróbować, ale faktycznie ja wiem, że każdy zespół jest inny i każde dzieci są inne. Wy wiecie najlepiej, czy jesteście w stanie to przebrnąć z dzieciakami. Jeżeli tak, to polecam, jak nie, to miejcie gotowy projekt i tym gotowym projektem bawcie się po prostu w trakcie lekcji. No dobrze, słuchajcie, a się nagadałam. Tak patrzę, 18:50, strasznie ten czas szybko leci. Okej, słuchajcie, to za chwilę jeszcze trochę łatwiejszy skrypt, ale również z losowaniem. Być może to was przekona do zabawy z dzieciakami. Z naszym dotkiem, gdzie wykorzystamy dotka, ale również ja jeszcze wrócę na chwilę tutaj. Okej, to będzie ta zabawa. W sumie trochę analogiczna do tego, co przed chwilą, ale mniej skomplikowana. Będzie jeden tylko ciąg poleceń. Natomiast pytanie, czy możemy zrobić 10-15 minut przerwy, bo mi w gardle zasycha. Jak się zapatrujecie? Taka przerwa techniczna na potrzeby, nie wiem, zrobienie sobie kawy, herbaty, coś do picia. Dobra. Słuchajcie, to proszę nie uciekajcie. Mam nadzieję, że was nie zanudzę. My sobie ładujemy akumulatory w tym momencie. Dobrze. I uwaga, jest 18:51. Spotykamy się 5 po 7. Dobrze? Czyli zapraszam o 19:05. Super, dobra, no to słuchajcie, wróćcie, nie uciekajcie. Ja też zaraz wracam.
Halo, halo, ja już jestem dziewczyna. Jak się pojawicie, to proszę dajcie znać, czy widać, czy słychać i czy wszystko ok. Kasia, jestem fajnie. Poczekam jeszcze chwilkę na resztę. Ania, widzę, że już coś pisze, to znaczy, że jest. Super. Monika. Jeszcze poczekamy na Gabrysię. Kasiu, do godziny 20 mamy warsztaty. Jeżeli o godzinie 20 nie będziecie mieć do mnie żadnych pytań, to możecie z czystym spokojem, sumieniem rozłączyć się o godzinie 20. Ja zostaję do 21. I jeżeli ktoś z Was będzie miał ochotę coś zrobić, przetestować, zadać jeszcze jakieś pytania, na które jestem w stanie odpowiedzieć, to ja bardzo chętnie jestem do 21 do Waszej dyspozycji. Ale Wy nie macie obowiązku tutaj ze mną siedzieć i patrzeć na mnie do 21. Spokojnie, do 20 jest to czas, który jest warsztatowy i on jest najistotniejszy. A potem to już tylko zależy od Was. Magda jest super. Myślę, że Gabrysia do nas dotrze. No to fajnie. Słuchajcie. To jeszcze na chwilkę zostajemy w Blokli. Zrobimy sobie w Blokli prostszy projekt. Od tego troszeczkę przeraził, jeśli chodzi o 1-3 uczniów. I to będzie projekt, zobaczycie, bardzo prosty, to znaczy mój robot będzie przesuwał się w stronę danego ucznia, ale w momencie, jak zobaczy mojego małego, czyli Dotka, okay, i wykorzystamy tyłcza, czyli tym razem, o, nie wiem jak pokazywać, dobra, wykrywanie tutaj na tył. I być może ten, o fajnie, Gabrysia, super, być może ten projekt wyda Wam się prostszy dla Waszych dzieciaków. No to spróbujmy. Wracamy już do aplikacji i tutaj, słuchajcie, robimy sobie znowu trzy kreseczki, wybieramy Create New, nadajemy nazwę. Żeby nam się nie pomyliło, no to niech będzie zabawa z dotem. Zabawa z dotem. No i tworzymy. Super. I jest zupełnie nowy projekt. Dobra. I teraz zrobimy sobie tak. Słuchajcie, chciałabym, żeby mój robot Dash, który będzie stał na środku, czekał tak naprawdę na reakcję, aż zobaczy małego Dota. Czyli wchodzę w kategorię żółtą. Wait for. Od razu mogę dopiąć. Czyli wait, czekamy, aż dasz i wybieramy opcję tutaj na końcu, zobaczy Dota. Ta nasza zabawa będzie również polegała z losowaniem jakby odpowiedniego dziecka i z losowaniem pytań. Tylko, że nie będziemy mieć przeszkód przed sobą. Mamy? Dobra, zatwierdzam. I teraz, jeżeli mój robot Dash zobaczy Dota, to chciałabym, żeby pojechał do przodu. Patrzy. Zaraz pokombinujemy, żeby zmieniał to nasze położenie. Dobrze, ale więc na razie umówmy się tak. Patrzy w stronę, którą patrzy i wtedy podjeżdża do dziecka do przodu, czyli wchodzimy do Drive. I niech jedzie 50 cm do przodu. Nie więcej. Chodzi o to, żeby on tylko zbliżył się do dziecka, żeby dziecko mogło jasno określić, dobrze wybrał akurat mnie. I teraz niech sobie losuje znowu. Umówmy się, że losuje te trzy liczby, czyli trzy kolory, bo wybiera kategorię pytań.
Czyli wchodzimy w zmienne. Przepraszam. Wybieram set. Zwróćcie może jeszcze na początku tę uwagę, że tym razem nie dodałam bloczka repeat forever, czyli powtarzaj zawsze, ale to jest z premedytacją, tutaj nie będzie potrzebny. Żeby nam się nie mieszało, wybierzmy sobie teraz tą cytrynę. Niech cytryna rosuje nam od 1 do 3, albo nawet od 2, słuchaj, od 1 do 2, żeby było szybciej, dobra? Bo to już jesteśmy w stanie skonstruować. Wylosowała. Dajmy tutaj dla pewności wait te 2 sekundy, czyli niech wylosowała i poczeka te 2 sekundy, niech ta reakcja nie będzie taka szybka. I dopiero damy w kontroli, jeżeli... O nie, znowu źle pomyliłam. Usuwam. Nie w kontroli, oczywiście niebieska kategoria, czyli zmienne. Jeżeli cytryna równa się 1, to niech będzie światło czerwone. I drugi warunek. Jeżeli cytryna równa się 2, to niech będzie światło zielone. OK. I to jest jakby główny skrypt, czyli tak. Uruchamiam. Czeka na... przesuwa się do przodu 50 cm, rosuje kolor i jak wylosuje kolor, to dobrze jest, żeby z powrotem wrócił na środek, czyli cofnął się dokładnie 50 cm. Więc co robimy? Wchodzimy w drive i wybieramy drugi bloczek. Backward oznacza do tyłu. Zresztą... dopinamy i zobaczcie, jak kliknę 50, to na rysunku jest to bardzo dobrze pokazane. Więc dzieciaki mogą klikać i testować, prawda? Że on się będzie do tyłu poruszał te 50 cm. Możemy zostawić normal. Dobra. No ale teraz jeszcze musimy mieć gdzieś warunek, musimy mieć jeszcze gdzieś tą animację na początku, ponieważ no, to byłoby bez sensu, gdyby poruszał się do przodu i do tyłu, do przodu i do tyłu, wybierałby dokładnie to samo dziecko. Więc słuchajcie, zrobimy taką rzecz. Wejdźmy sobie w start. When dash. Teraz wykorzystamy, może tego, no raz wykorzystywaliśmy, wykorzystajmy, słuchajcie, z tyłu. Czyli jeżeli wykryją animację, wchodzę sobie w animację, niech będzie dance tym razem. On tutaj sobie może, słuchajcie, popatrzcie, możecie wymieniać za każdym razem coś innego. Wiecie, że animacja, no to jest taki nieskoordynowany ruch robota. On się kręci, wsuwa do przodu, do tyłu. Myślę, że tutaj dzieciaki mogłyby przetować te wszystkie animacje. Impresyjna, dająca możliwość przemieszczenia się faktycznie robota. I teraz zobaczcie, kiedy będzie z tyłu, czyli kiedy... kiedy mój robocik zbliży coś z tyłu, możecie mieć znowu książkę, cokolwiek, to robot i powinien zacząć wrócić do startu, czyli do tego bloczka tutaj, tak? Więc wchodzę jeszcze w start i zobaczcie, tu jest taki bloczek go to start, czyli idź do startu. Czyli jeszcze raz, kiedy z tyłu tańczę i idę do startu. Co robię? W starcie, czekam aż zobaczymy, a żeby zobaczyło i robot zaczyna się przesuwać do przodu, losuje kolor, pokazuje ten kolor na światłach i cofa do tyłu. Dziecko wiedząc, że, które dziecko jest wybrane i jaki kolor pytania ma mu zadać, próbuje odpowiedzieć. Nie dałam tutaj ograniczenia czasowego dla dziecka, to już wtedy wy możecie, na pewno macie takie małe klepsydry fajne,
I na pewno gdzieś tam się jakaś znajdzie u was, więc możecie tą klepsydrą odmierzać. Dziecko zdoła odpowiedzieć lub nie. I znowu robimy kolejną reakcję, jak działa program, czyli co? Może być to ostatnie dziecko, które odpowiedziało na pytanie. Bo oni się będą strasznie rzucać i bić właściwie o to, kto ma wywoływać, tym ma, wywołuje zbliżenie, znowu reakcję dasza i dasz znowu do przodu, losuje kolor do tyłu i tak można się znowu w kółeczko bawić. Zobaczcie, zabawa bardzo podobna do przed chwilą zaproponowanej, tylko tutaj nie losujemy sobie kąta, z czym mógłby być problem. Jest to coś prostszego, a właściwie zasada działania jest podobna. I teraz pytanie, jak myślicie, czy to przejdzie i czy to będzie bardziej funkcjonalne u was w klasach? Jak myślicie? Czy to się uda i czy to będzie bardziej funkcjonalne? Okej, okay, Gabrysia. No ale tak na pierwszy rzut oka, jak myślisz? Uda się? Jasne, oczywiście, że to trzeba przetestować. Dobra, dziewczyny, dajcie znać, czy to skonstruowałyście i czy to działa. Okej, okay, dobra. Dobrze, dziewczyny. No, mam nadzieję, że macie. Jest skonstruowane. I teraz jest taka moja propozycja. Myślę, że bardzo do tej aplikacji Blockly opracowałyśmy. I teraz chciałabym właściwie na końcówkę zaproponować podobny skrypt, który robiliśmy tutaj w Blockly. W aplikacji Blockly Free, to jest aplikacja, która będzie w języku polskim. Teraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Zobaczycie, czy macie. Jeżeli nie, to prośba, żeby ściągnąć szybciutko. Jeżeli tak, to uruchamiamy. A ja już Wam pokażę, o którą aplikację mi chodzi. Jest. Słuchajcie, popatrzcie, to jest ta niebieska, Blockly. Powiedzcie mi, czy ją macie. Ta niebieściutka. Spróbujemy sobie zrobić ten prosty labirynt, czyli chodzenie w prawo, w lewo. I nie wszystko jesteśmy w stanie tu zrobić. Zrobimy tylko jeden projekcik, żebyście zobaczyli, może po polsku będzie łatwiej funkcjonowało. Dajcie znać, proszę, czy macie to Blockly. Gabrysia jest. Kasia, chwileczkę czekam. Wchodzimy oczywiście do sklepu Play. Monika ma, czyli Monika, Gabrysia uda. Kasia instaluje, ok? Sklep Play. Blockly. Blockly Free. Dobrze. Dobra, szukamy. I wiem, że nie od razu się pojawia na górze. Źle mi wynalazł. Albo zróbmy tak. Spróbujmy wyszukać Blockly Wondera jeszcze raz. I wtedy na dole. O, i na dole wtedy znajdziemy. Wersja for kids. Troszkę prostsza. Weźmy sobie, o, jest, Blockly. Ja kliknę o tą aplikację, mi chodzi. Ja mam zainstalowaną. Kasia, daj znać, jak będzie zainstalowana. Na komórce również mi bardzo dobrze chodzi. Bez problemu, uruchamia się. A
przy okazji Monika i Gabrysia, w tej aplikacji coś robiłyście w klasach, czy to też tylko na szkoleniu? Monika nic, czyli w ogóle rozumie, tak? A, szkolenie, okej. Okay. Kasia, czekam na informację, jak zainstalujesz i spokojnie, ja już sobie uruchomię. Tak jak dziewczyny. Super, Kasia. Ania, to proszę o uruchomienie również. Włączyć robota, bo tu również da się bez robota. Nie wiem jak z zapisywaniem, nie próbowałam, ale zaraz przetestujemy metodą prób i błędów troszeczkę. Nie wiem, ale ja się bardziej przywiązałam do aplikacji w języku angielskim. Jakoś tak łatwiej mi się funkcjonuje. Tej rzadko używam. Dobrze, to... Okej, okay, no to powolutku, jeżeli jest uruchomiona, nie mam robota i nie będę na razie podłączać, natomiast ładuję bloczki zielonym paskiem na dole. No i przy okazji już mam, jeszcze tu mam projekt stary. Okej, okay, usuwam. Już można zaobserwować pewną analogię. W blokli było when start i tego bloczka nie mogliśmy usunąć, a tutaj mamy start i tego bloczka również nie jesteście w stanie usunąć. Kategorie, zobaczcie, kategorie bardzo podobne do tego, co mieliśmy przed chwilą. Jest start, jest ruch, oczywiście język polski. Gdybyście nie mieli po zainstalowaniu języka polskiego, to w prawym górnym rogu wybieramy kulę ziemską i tutaj sobie szukamy języka polskiego. Dobra, Kasia ma, ok, to rozumiem, że wszyscy mamy uruchomione. Słuchajcie, skonstruujemy sobie tutaj prosty program. O, jest nawet zapisz, widzę. Dobrze, to będziemy zapisywać. Prosty program, chodzi mi o ten labirynt, kiedy robot chodzi, staje na przykościa i sprawdza, czy ma iść w lewo, czy w prawo, czyli ta wersja dwójka labiryntu, dobrze? I zobaczymy przy okazji, że nie wszystko tu się znajdzie, ale znajdą się również inne rzeczy, trochę w innej formie. No dobra, no to słuchajcie, aha, i tutaj jest trochę taka konstrukcja inna, ponieważ my przed chwilą dodaliśmy bloczek, wszystko musimy załadować do krokodyla start i wtedy to będzie działało. Dobrze. No to ja chciałabym, żeby mój robot jeździł do przodu i znowu sprawdzał, czy jest ściana. Jak jest ściana, to się obrócił w lewo o 90 stopni, ale jeżeli po obrocie pokaże, że jest ściana, czyli żeby zrobił to 180 w prawą stronę, tak? I ja chcę, żeby to robił praktycznie zawsze. No to postarajmy się znaleźć bloczek zawsze. Skoro Repeat Forever było w kategorii żółtej, no to wejdźmy sobie do kategorii żółtej. No i zobaczcie, że no, nie ma tutaj w ogóle zawsze. Tu pod spodem jeszcze mieszczą się warunki, no ale też nie ma zawsze. Więc musimy sobie poradzić troszkę inaczej. W kontroli znajduje się taki bloczek. O, powtórz podczas gdy. Wyciągam ten bloczek. I teraz tak, chcę, żeby to się powtarzało, nie, zobaczcie, może tak, rozwinę strzałeczkę i mam dwie opcje. Mogę powtarzać cały czas podczas, gdy na przykład, no nie wiem, pada deszcz, ewentualnie mogę powtarzać coś do pewnego czasu, czyli mogę powtarzać do momentu, gdy, nie wiem, spadnie śnieg. No i to druga opcja chyba będzie bardziej korzystna, czyli tak, powtarzam do czasu i teraz do jakiego czasu? Wejdźmy sobie jeszcze w kontrolę i tutaj mamy warunki.
i w warunkach, zobaczcie, tu jest znany skądinąd przed chwilą z obiekt z przodu, ale ponieważ ja ten obiekt z przodu będę wykorzystywała do obrotów, więc tak naprawdę mogę powtarzać poruszanie się mojego robota cały czas do momentu naciśnięcia na przykład przycisku. Popatrzcie, wybieram sobie. I teraz tutaj jest troszkę inna kategoria, bo polskie, Ania. Ania, to w takim razie polecam w ogóle od Blockly for Kids, bo tam są takie samouczki, które uczą kolejnych kategorii. My już jesteśmy poziom wyżej, że tak powiem. No dobra, no to popatrzcie teraz, trochę łączenie inne. Powtarzam coś do czasu, gdy przycisk na głowie główny, czyli chodzi o ten biały przycisk, tak? O ten największy biały przycisk, zostanie naciśnięty. Wybrałam ten biały, bo jest najłatwiej nacisnąć, prawda? Dobra, czyli powtarzam do czasu, no i wrzucę oczywiście do startu. No i co ja mam powtarzać do czasu? No muszę powtarzać ruch do przodu, czyli jazdę do przodu. No to wchodzimy w ruch. Teraz zobaczcie, tutaj mamy więcej bloczków. Te bloczki, jak zostanie nam czasu, to mam jeszcze taki fajny projekt, bardziej skomplikowany, no ale zobaczymy, bo jeżeli uważacie, że to się za bardzo nie sprawdzi, to wolę coś krótszego. No dobra, no to my wybieramy z tych pierwszych bloczków. Popatrzcie, jedź do przodu. Ale tak jak powiedzieliśmy, 50 jest za dużo, czyli wybieram 10 i może zostać jak najbardziej normalnie. Co teraz? No teraz sprawdzam dwa razy, czy jest ściana. Czyli wchodzę znowu w kontrolę i mam na pewno, o, jeżeli, wrzucam do środka. Czyli jeżeli i teraz, popatrzcie, obiekt z przodu. Widzicie, połączyło się. Jeżeli obiekt z przodu, to umawiam się, że się obracam w którą stronę najpierw, no niech będzie w lewo, 90 stopni, czyli ruch. Skręt w lewo 90. No i teraz drugie pytanie. Czy tam jest ściana, czy nie? Więc znowu muszę w warunek, w kontrolę. Szukam znowu jeżeli. Znowu w kontroli i warunek. Czy obiekt jest z przodu? OK. I jeżeli po obrocie w lewą stronę dalej jest tam ściana, no to ja się obracam w prawą stronę o 180 stopni. Ruch. Skręć. I teraz, o, przy okazji się tak zdarza z tymi bloczkami, że jak najadę jeden na drugi, okej, Kasia, spowalniam. Czasami się jeden na bloczek na drugi sobie najadę, to mi tamten wyskoczy, więc trzeba to poprawić. Dobrze, no to jeszcze raz. Powtarzam do czasu, gdy przycisk, oj, mi się tu zmienił na jedynkę, ja chciałam główny, jest, gdy przycisk główny naciśnięty, jeżeli nie jest naciśnięty, to będę jechał do przodu 10, jeżeli ściana z przodu, obracam się w lewo, ale jeżeli po obrocie w lewo okazuje się, bo znowu sprawdzam, że tam jest ściana, to obracam się o 180 stopni w drugą stronę. Czyli popatrzcie, lewo zmieniam na prawo i 90 zmieniam na 180. I to jest właściwie cały program, który mieliśmy napisany w Blockly. Czyli tak jak mówię, robot jedzie i decyduje, czy ma jechać w prawo, czy lewo. Super, Kasia. Mam nadzieję, że reszta ma. Spróbujmy to zapisać. Słuchajcie, nie pod robota, tu jest podłączenie robocika. Tu jest opcja tym razem uchom. Myślę, że to jest naprawdę jasne, czytelne, bo tak jak mówicie, jest po polsku. Zobaczmy to zapisanie. Wybieram zapisz. OK.
Mam tu jakiś psik, testujemy. Dobra, to znaczy, że mam wpisać nazwę, tak? No to niech będzie labirynt. Jeden. Idź. No i dobra, jest zapisane. Teraz sprawdźmy, czy jest w otwórz. Labirynt jeden. Jest, wygląda na to, że w łatwy sposób, łatwiejszy nawet niż w Blockly się zapisuje. Gabrysia, dobra. Co powtórzyć, Gabrysiu? To jest mój cały skrypt. Czy jesteś w stanie go przeanalizować i odtworzyć, czy w którymś miejscu pomóc? Dobra, spokojnie. Z rozpędu weszłam po przerwie. Naładowałam akumulatory. Patrzę, moje świnki szaleją tutaj. Czekam spokojnie. Dajcie mi znać, kiedy będziecie gotowi. Zapiszmy sobie ten projekt również. Mogę jeszcze raz przeklikać zapisanie, tylko powiedzcie mi, co powtórzyć. Gabrysia, już, fajnie. Rozumiem, że jest zapisany. Super. Słuchajcie, i chciałam Wam pokazać w tym programie, że można zrobić dokładnie to, co robiliśmy w Blockly, tylko no, jeżeli język preferujecie bardziej polski. Troszkę się tutaj różnimy, jeśli chodzi o łączenie bloczków. No, ale myślę, że bardzo podobnie i myślę, że można sobie z tym spokojnie poradzić. Myślę, że nie ma sensu tutaj powtarzać projektów, które robiliśmy w Blockly. Chciałabym w takim razie, skoro wiecie, jak funkcjonuje tutaj ten program, jak się go zapisuje projekty, to chciałabym jeszcze spróbować jeden projekt z Wami, jedną aplikację i pokazać, jak tam można generować projekty. Czy macie jakieś pytanie do tej aplikacji? Czy chciałybyście coś jeszcze w tej konkretnie? Bo tak sobie zaplanowałam, że tylko ten jeden projekt, właśnie dla pokazania różnic też podobieństw. Dajcie znać, czy chciałybyście ewentualnie coś tutaj wygenerować jeszcze? Czy na końcówkę przejdziemy jeszcze do Wondera na chwilkę? Ok. Monika, jesteś pierwsza, to decydujemy się na Wondera. Słuchajcie, to w tej sytuacji zamykamy aplikację. Pamiętajcie, że jest i żeby można z niej korzystać. Ja ją już tutaj wyłączam. Teraz słuchajcie. Prośba o uruchomienie Wondera. Kontrolne, czy wszyscy macie Wondera. No i czy korzystaliście z niego? Bo jak nie, to będzie tutaj pewien mały problem, ale zaraz wyjaśnię jaki. Monika Wogaś, okej. Jak reszta? Możecie go uruchomić, ale jeżeli. Zaraz Wam wyjaśnię wszystko. Jeżeli nie korzystaliście z Wondera, to niestety Wonder działa tak. Kasia, na razie tylko czekałam. Tamtą aplikację, żebyś.
uruchomili Wondera i pytanie, czy z Wondera korzystałaś? Na szkoleniu. Okej, okay. A czy Kasia, rozumiesz, że myślę, że nie będzie teraz sensu instalowała go na komórce. Zaraz wyjaśniam szybciutko dlaczego. Jeżeli ktoś uruchamiał Wondera u siebie na tablecie, to będzie mógł zrobić to ze mną, ale zrobię tylko króciutko, naprawdę malutki projekcik, żebyście zobaczyli, jak to działa. Słuchajcie. Wchodzę sobie w Wondera i teraz w Wonderze mam coś takiego. Ostatnio pojawiła się nowa wersja upgrade'owana i ona troszkę inaczej. Tutaj na dole macie tak zwany free play. Ania, zacięło się łącze, to znaczy mnie nie słychać, czy aplikacja? Spokojnie poczekam w razie czego. Sprawdzę jeszcze. Dziewczyny, znajcie znać, czy mnie widać i słychać. Ok, dobra. Może przegrzanie sprzętu i przegrzanie organizmu u mnie. Dobra, daj znać, jeżeli by zacinało, to ja powtórzę jeszcze coś. I teraz słuchajcie, tu jest free play i z free playu można sobie układać różne rzeczy, ale jeżeli nie przejdziecie scroll questa, to jest samouczek. Ja wejdę w samouczek, no się wybiera co. Zobaczcie, ja w tym samouczku mam odblokowanych lekcji. Trzy lekcje pomogły mi. Wam polecam te lekcje, jeżeli ich nie macie zrobione, a ja wejdę w Free Playa i tutaj popatrzcie, jest Create New i tworzę sobie nowy projekt. Chcę tylko pokazać tutaj zasadę generowania, że również można się bawić w Wonderze w labirynty. Może to jest jakby najbardziej prosta wersja dla dzieciaków, dlatego że tak naprawdę działa na ikonach, na piktogramach powiedziałabym. Trzeba się orientować, które do czego służy, no ale to myślę, że metodą prób i błędów można przetestować. Teraz zobaczcie, stworzę sobie prosty projekcik. Jesteście w stanie tego ze mną robić, bo was nie wpuszcza do free playa, to zróbcie zdjęcie, to będzie naprawdę krótko. Chodzi o zasadę generowania. Ten bloczek, zobaczcie, przesunęłam sobie do przodu. Jak nacisnę, to widzicie, że to jest bloczek start. I to jest bloczek, który znowu będzie zawsze. Nie usuniecie go. Teraz chciałabym, żeby mój robot zgodnie z zasadą labiryntu przesuwał się do przodu. No to szukam sobie move, czyli ruch. Do przodu, move to, ok, no to powinno być to. Przesuwam. Jeśli mogę do przodu i do tyłu, no to ja dziesiątkami, a sobie mogę zrobić 7 na przykład. Czyli mój robot pojedzie 7 cm, ale teraz popatrzcie, jak łączę. To jest ważna zasada łączenia. Skąd dokąd? Te wypustki pomarańczowe to są właśnie łączniki. Z robota połączyć do startu. Zobaczcie na strzałkę. Bo jak nacisnę start, to musi wyjść w tym kierunku, a nie wejść w odwrotnym, więc to nie będzie w ogóle działać. Dlatego przy okazji patrzymy, jak to się usuwa. Chwytam ten łącznik i przesuwam sobie do kosza. I straciłam połączenie. No to teraz muszę w dobrym kierunku, czyli uruchamiam start. Chcę, żeby mój robot jechał sobie do przodu. I teraz zobaczcie, to jest łącznik i ten łącznik mogę modyfikować.
Po kliknięciu, zobaczcie, mogę wybrać różne funkcje, ale to, co mnie najbardziej interesuje, to jest funkcja, która mówi mi, że albo widzę Dota lub Dasha, albo go nie widzę i tu mam wybrać, że go nie widzę w polu, a tym samym będę jakby dostrzegać inne przeszkody. Może tak, to takie trochę trudne do wytłumaczenia. No dobra, ale to za chwilkę, ponieważ ja tak naprawdę chcę, żeby pierwszy ruch odbył się automatycznie. Czyli kiedy uruchomię start, od razu robot mi jedzie 10 cm. Automatycznie, czyli to będzie pierwsza ikona, auto. Teraz, jak pojadę, to będę chciała się zastanawiać, znaczy, czy mam przeszkodę z przodu i ewentualnie wtedy skręcić. No to znowu wchodzę w ruch i tutaj mamy spin to, czyli skręcanie. I zobaczcie, że mogę sobie wybrać, to nie będzie w prawo. Stopnie tutaj się szybko zmieniają, o ile mogę jechać w prawo. No 90 stopni mnie interesuje, prawda? Bo skoro to labirynt, ustawię. OK, 90. Dobra, zatwierdzam. Te strzałki mi pokazują, jak on się obróci o te 90 stopni. Zatwierdzam. No i teraz oczywiście łączę. Popatrzcie, w którym kierunku, prawda? No i teraz modyfikuję sobie łącznik. Wybieram sobie łącznik. No i teraz mam tak. Albo sobie będę wybierać opcję, kiedy widzę robota, albo sobie wybieram opcję, kiedy widzę polu widzenia, czyli z przodu, tak? Mogę z tyłu i z przodu. Popatrzcie, żółty mi modyfikuje, a mnie interesuje przód. Czyli jeżeli będę miała z przodu, to dopiero wtedy, popatrzcie, tu zaznaczam OK, czyli jeszcze raz. Jeżeli pojadę do przodu i wykryje mi, że coś jest z przodu, to mi się obróci. A jak mi się obróci, to teraz zobaczcie, co robię. Znowu muszę wrócić, popatrzcie, mogę sobie zapętlać, widzicie ten ruch? Znowu muszę wrócić do jazdy 10 cm. Czyli ruszam się 10, jak mam coś z przodu, to się obracam. To jest ta wersja prostsza. No ale przecież może być taka sytuacja, że jadę 10 i nie mam nic z przodu, to znowu muszę jechać 10. Więc zobaczcie, mogę sobie od tego poruszania się do przodu zapętlić z powrotem do startu. Dwie ładne pętelki, czyli jeszcze raz popatrzcie, jak będzie wyglądać. Start, jedę do przodu. Jeżeli nie widzę nic z przodu, wracam do startu, a start znowu wywołuje jazdę do przodu. Ale jeśli teraz wykryłam, że mam coś z przodu, in front, to idę w tą ścieżkę, czyli obrócę się w naszym przypadku w lewą stronę. I dopiero pojadę 10. Teraz można, słuchajcie, nieco zmodyfikować. Ja proponuję, jeżeli dziewczyny możecie, zrób zdjęcie, bo to jest ta wersja łatwa, czyli tego ślimaczka. On pojedzie jak ślimaczek. Jeżeli będziecie mu ustawiać co jakiś czas na przykład książkę, to on się będzie poruszał jak ślimaczek. A teraz dołożę jeszcze jeden bloczek, który spowoduje, że to będzie ta wersja dwójeczki, czyli będzie w prawo lub w lewo się poruszał. Dobra, dziewczyny, zdjęcie zrobione. Kliknijcie sobie na komórkę. A ja dokładam teraz, uwaga, jeżeli ja sobie kliknę tu jeszcze raz, jeżeli tu jest obrót w prawą stronę o 90, to ja bym chciała, jeżeli będzie znowu ściana,
się obrócił w lewą stronę o 180. Widzicie? W lewą stronę, czyli po prostu wrócił w drugą. Dokładnie tak jak w naszych projektach. Zatwierdzam. I teraz kwestia połączenia. Popatrzcie. Tu jest do przodu, ma ścianę, czyli obraca się w jedną stronę. Jeżeli nie ma ściany, to wraca mi do przodu, czyli jedzie dalej. Ale może być sytuacja, kiedy ma ścianę, tak, i tu sobie wybił ścianę do przodu. I w tym momencie halo, teścik. Halo? Nie słyszycie, czy mnie widzicie, czy obraz się znowu pojawił? Halo, halo. Dajcie znać. Już końcóweczkę. Okej, okay, Gabrysia, dobra. Czy mnie słychać? Świetnie, Monika. To jeszcze raz letu. Jednocześnie przyciskam przycisk na dole. Przycisk uruchamiający tablet na górze. Dwa przyciski jednocześnie. I powinien być efekt zrobienia zdjęcia. Kasia, daj znać, czy wyszło. No, w zależności od tego, jeżeli macie te swoje tablety z projektów, one nie są dość duże, więc myślę, że to jest szansa pstryknąć. Czy reszta też robiła print screena z tabletu, czyli zdjęcie? Jeżeli nie, to spróbujcie sobie zrobić, przetestować. Czasami jak się nierównomiernie przyciska dwa przyciski, to nam się aplikacja gdzieś tam... O proszę, tego nie chcemy. Aplikacja się nam na chwilę wyłącza, to znaczy wyłącza, minimalizuje, więc trzeba jeszcze ją na dole odszukać. Halo, halo, słychać mnie? Nie ma reakcji. Dajcie mi znać, dziewczyny. Finiszujemy. Super, Magda. Gabrysia, ok. Kasia, daj znać, czy udało się zrobić screena. Print screena. No ja to tak mówię skrótami. Natomiast dziewczyny, proszę, jeżeli ktoś robi zdjęcie, to proszę zróbcie sobie zdjęcie. To jest właściwie labirynt. To, co macie, to jest labirynt, który zrobiliśmy w Wonderze i on będzie tutaj działał. Pamiętajcie o tym, prawda?
No dobrze, ja czekam cały czas na Kasię, chętnie pomogę. A ja powolutku będę w takim razie Wam dziękować za tą część warsztatową, ponieważ dziewczyny, po raz pierwszy mi się udało zrealizować wszystko, co planowałam. Więc duża satysfakcja u mnie. Mam nadzieję, że projekty, które się pojawiły, wykorzystacie mimo trudności, które się tam pojawiły i trudności, których się możecie obawiać. Mam nadzieję, że może jeszcze się Wam, słuchajcie, uda na tej końcówce. Dzieciaki już są takie, wiecie, nerwowe, wakacyjne, więc może właśnie teraz uda Wam się jeszcze w to pobawić. Byłoby fajnie, jak macie na bieżąco. Natomiast jak nie, to pamiętajcie, że macie to zarchiwizowane na swoich, w swoich aplikacjach, więc korzystajcie. Powiedzcie mi, czy mogłabym jeszcze, nie wiem, coś podpowiedzieć, jakieś pytanie może konkretne. Ja Wam dziękuję przede wszystkim za cierpliwość, wyrozumiałość, jeżeli coś tam mi po drodze nie działało, i przede wszystkim zaangażowanie, bo to, że jesteście ze mną i to, że ze mną cały czas korespondujecie, pomaga mi troszeczkę i ułatwia mi, także to jest super, mega istotne, że czujesz, że jesteście tam i że mnie wspieracie. Także bardzo się z tego powodu cieszę. Fajnie, Ania, super, że ktoś coś tam dla siebie również, jak najbardziej polska wersja, okej. Dobrze wiedzieć, przy okazji myślę, że można tutaj trenerowi podrzucić hasło właśnie, żeby coś z tą polską wersją może jeszcze pokazał. Myślę, że jeszcze będziecie mieć kontakt we wrześniu. Ania? No proszę, Ania, to już wiem, przed kim mogę się wstydzić moich angielskich słówek. Także przepraszam za wypowiedź tych angielskich słów. Ale starałam się. Profesjonalnie. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, dziękuję za te miłe słowa. Przede wszystkim cieszy mnie to, że było to praktyczne i z tego, co potwierdzacie, że to wykorzystacie, chociażby te zabawy. To jest fajna zabawa i fajny motywator dla dzieciaków, tak jak mówiłam. Także słuchajcie, ja czekam jeszcze dalej na informacje od Kasi. Czy Kasi udało się tego print screena zrobić? Jak nie, to jeszcze nad tym popracujemy. Życzę Wam, słuchajcie, nie wiem, być może jeszcze się zobaczymy gdzieś tam na webinarze, który będę gdzieś prowadziła. Nie wiem, tak w ogóle to my się widzimy po raz pierwszy. Czy ktoś już miał styczność ze mną na webinarze? Trudno mi po imieniach, słuchajcie, wszystko pierwszy raz. Gabrysia, już byłaś ze mną, super. Okej, okay. Słuchajcie, to ja zachęcam do kolejnych webinarów. Ja wiem, że jeden jest obowiązkowy, ale naprawdę dziewczyny, właściwie znam takie, które siedzą na wszystkich i naprawdę chłoną tą wiedzę i to się przydaje. Ja myślę, że dla tych, z którymi miałam przyjemność spotkać się po raz pierwszy, to mam nadzieję, że nie ostatni. Gabrysia, informatyki uczysz, super. Super. To jeszcze raz ogromne dzięki za Waszą współpracę. Ja tu jeszcze na chwilkę się przełączę. O tak, tutaj i na koniec zawsze serducho. Co webinar staram się, żeby ono było bardziej doprecyzowane, ale wychodzi jak wychodzi. Gabrysia, w edukacji wczesnoszkolnej informatyka to jest naprawdę duże wyzwanie. I życzę Ci, żeby naprawdę tej inspiracji, które się pojawiają gdzieś tam na webinarach, żeby tym dzieciakom podrzucać, a jak najmniej ta. Bo potem dzieciaki tylko paint'a znają. 1, 3.
Też uczyłam 1.3 i wiem, że musiałam realizować podstawę programową. Wiem, że dość analogiczne do robotów Dashi.dot, prawda? Mają również swoje aplikacje, ale chyba mają jeszcze jakieś dodatkowe funkcje, mi się wydaje. Czyli mają troszkę więcej. Super, Gabrysia. A gdzie znajdę ten program autorski? On już jest gdzieś opublikowany? Kurczę, ja myślę, że takimi rzeczami trzeba się gdzieś chwalić. Jeżeli jest szansa, to gdzieś udostępnić Gabrysia, posłać to dalej, chociażby przez trenera, jeżeli mogliby inni nauczyciele z tego skorzystać. To niby rozumiem, że to pod fotona konkretnie, ale rozumiem, że pewne zabawy można tak jakby chociaż te, które dzisiaj pokazałam, można chyba na fotonie spokojnie zrobić, więc tak też można w drugą stronę. No tak, to jest duże ułatwienie, masz rację. Foton to jest, no tak, bo Foton to w ogóle jest projekt polski przecież, prawda? Więc jakby dedykowany właśnie u nas i pod nas. Dokładnie. Gabryś, jeżeli mogłabyś. Jeżeli jesteś w stanie i masz możliwość udostępnić i trener mógłby to rozpowszechnić, porozmawiaj z nim proszę, to by było fantastycznie, gdybyś mogła to posłać dalej, jeżeli moglibyśmy z tego skorzystać. Oczywiście na prawach autorskich. Jak to nie masz odwagi, Gabrysia? Jak to nie masz odwagi? Bierzesz udział w programie, zaprogramuj przyszłość i ty mówisz, że nie masz odwagi. Nie wierzę. Jeżeli się obrz, czy to jest na pewno dobre i wystarczające, to porozmawiaj z trenerem. Zobaczysz, przekonana, że będzie również za tym, żeby to gdzieś powielać. My, nauczyciele, to jesteśmy taki, wiecie, szukamy, szukamy, grzebiemy. Dlatego starajmy się dzielić tym, co mamy i tym, co możemy, oczywiście. Super, to już jest dobrze. Fajnie, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że niedługo spotkam się właśnie z Twoim programem i będę mogła jakieś zaczerpnąć również pomysły. To tak z czasem człowiek zaczyna tracić pomysły. Super. Kasia, pojawiłaś mi się. Kasiu, powiedz mi, czy ci się udało print screena zrobić? Czy wszystko poszło dobrze? Nie. A spróbujemy jeszcze raz? Kasia, czy wiesz, które przyciski? Jeszcze raz mogę pokazać. Mogę pokazać swój tablet również. No super. Po nitce, do kłębka. Dokładnie. Małymi kroczkami, to po kolei, a potem to wciąga. Żebym nie powiedziała uzależnia. Tak myślę.
Kasia jest jeszcze, więc w razie czego możemy spróbować z tym screenskinem. Rozumiem, że ci zwalnia. Nie przejmuj się tym, czy ci zwalnia. Powinien bez problemu zrobić ci przy screena. Musisz tak trzymać sobie tablet w dwóch rękach, że masz przycisk na dole i ten do włączenia na górze. I oba naraz. Okej. Kasia, gdyby ci się nie udało dzisiaj, to poproś trenera, żeby ci pokazał, jak będziecie rozmawiać na przykład, spróbuj kilka razy. Ewentualnie uruchom sobie tablet w domu i próbuj, aż pstryknie, czyli będzie taki efekt zdjęcia. Mam nadzieję, że mi zaraz nie padnie, bo pokazuje mi bardzo słabe połączenie sieciowe. Nie, 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 Aniu, żadnej ankiety nie wypełniacie. Po zakończeniu tam będzie pytanie i możecie ocenić ten webinar. Czy wam się podobał, czy był przydatny? Po zakończeniu, czyli po opuszczeniu tego pokoju. Poza tym niewypełnienia, to one będą wydawane dopiero na koniec projektu, a wy przez swój login macie już oznaczone, że byliście dzisiaj ze mną na webinarze, także zapis mnie. A jeśli chodzi do ankiety, no to wiecie, zawsze fajnie jest jakaś konstruktywna krytyka, więc jeżeli zakończy się webinar i jeżeli będziecie mogły coś napisać, no to jasne, że tak. Nie jeszcze, bo mi strasznie, strasznie słabo zwalnia. No lepiej. Dzięki Ania i również pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia i usłyszenia. Tak przypuszczałam. Mhm.